Więc no, nie pozostaje mi nic innego, jak przywitać naszą pierwszą prelegentkę. Michalina oprócz tego, że prowadzi Instagrama Medyk bez glutenu, to również jest harcerką, działa w kole naukowym, jest członkiem IFEMSY. Ja nie wiem, jak ona to robi, że ona ma na to wszystko czas, ale mam nadzieję, że się zaraz dowiemy. I też z tego, co mi się wydaje, chyba teraz zaczęła tworzyć podcast, tak? Dobrze mi się wydaje. Zgadzam się, jeszcze w tym wszystkim znalazłam chwilę czasu, żeby sobie trochę pogadać w tygodniu. No to mam nadzieję, że się teraz dowiemy, jak ty to robisz. To oddaję tobie głos. Dobrze, w takim razie ja udostępnię swoją prezentację, bo dzięki temu będzie nam się tutaj łatwiej pracować i też wszystko sobie po prostu uporządkujemy. Hop. Dobrze. Także miło mi bardzo Was tutaj wszystkich gościć na webinarze, w sumie moim pierwszym tego typu, który mam w sumie zaszczyt prowadzić. No i tak jak już było mówione, ja mam na imię Michalina i można mnie znać głównie z Instagrama, z konta Medyk bez glutenu, gdzie troszeczkę mówię na temat studiowania, sprzedaję trochę tipów i naukowych, i tym jak się uczyć, jak to wszystko ogarniać. No i od pewnego czasu nagrywam też podcast, który jest trochę taką moją przerwą od tego całego zwariowanego świata, w którym żyję. I o czym ja będę mówić? Może najpierw trochę o sobie, już tutaj parę rzeczy padło, ale przede wszystkim, no aktualnie jestem studentką kierunku lekarskiego na Uniwersytecie w Łodzi. Poza tym jestem instruktorką pierwszej pomocy, instruktorką harcerską, no, twórcą na Instagramie, członkiem IFEMSA Poland Oddział Łódź, działam w sekcji SCOMI. Jestem zastępcą przewodniczącej Koła Mikrobiologii Lekarskiej, to takiego świeżo powstałego, które w sumie założyliśmy parę miesięcy temu. No a poza tym jeszcze prywatnie no, jestem najstarszą siostrą i raz na dwa tygodnie matką trzech kotów i dwóch psów. Da się. I o czym będzie ta moja prezentacja? Przede wszystkim poruszymy sobie kilka takich kwestii, które mogą się wydawać dziwne, czyli czym się różni przedszkolak od studenta? Dlaczego studiowanie nie jest równe? Dlaczego kalendarz to jest coś, co jest niezbędne tak naprawdę na studiach? Jaki związek ma łóżko z biochemią? Oraz poruszymy sobie temat całej prelekcji, czyli pomidory i rzodkiewki. Dlaczego pierwsze są lepsze i dlaczego powinno się jeść pod drzewami? Tytuły są takie, a nie inne specjalnie, żebyście też mogli się skupić i pozastanawiać razem ze mną. Bo tak naprawdę wszystko to, o czym będę mówić, będzie krążyło wokół jednego. Wokół tego, jak ogarnąć ten nawał rzeczy, który nam się w pewnym momencie tworzy na studiach. No i właśnie, jak idziemy na studia, to głównie pytając ludzi, którzy pierwszy raz mają z tym styczność, można usłyszeć dwie opinie. Że studia to jest czas imprezy, szaleństwa, zabawy, trzeba się wybawić, trzeba korzystać na maksa z życia, no bo to jest w sumie nasze takie wejście w dorosłość. Pierwsze zmiany, często, nie wiem, zakup albo wynajęcie mieszkania, nowi znajomi, jeżeli przeprowadzamy się do nowego miasta, no to również to nowe miasto. No trzeba korzystać z uroku tego, co daje nam życie. Druga opinia jest taka, że na tych studiach się ciągle po prostu uczy. Jest taki jakiś utarty stereotyp o tym, że student to jest taka osoba, która jedyne co robi, to siedzi w bibliotece i po prostu czyta książki. I od razu powiem, to nie są koniecznie podręczniki na przykład do biochemii albo do mikrobiologii, jak w moim przypadku teraz, ale mogą być też inne książki. No ale wszyscy raczej kojarzą te stereotypy. Głównie są te dwa. Oczywiście najlepsze jest wypośrodkowanie tego wszystkiego. No ale jak to zrobić, jak się dopiero na te studia idzie? Jest ciężko, bo tak naprawdę opieramy się na opiniach innych osób, które już studiują, albo studiowały, albo mają za dużo czasu i siedzą na forach internetowych, wypisując różne rzeczy na temat tego studiowania. Więc takie jakieś wyobrażenie możemy tak naprawdę potwierdzić dopiero wtedy, jak sami zaczniemy studiować, no a wtedy robi się już troszeczkę pod górkę. No i właśnie, czym się różni ten przedszkolak od studenta? No i pewnie w przedszkolu było większość z Was, albo ktoś nie był, no, ale każdy mniej więcej kojarzy ten okres. Chodzi się do grupy, ma się swoją panią, pani się nami opiekuje, mam jakieś zajęcia. No i teraz zastanówmy się, które z trzech twierdzeń, które poruszam, odnosi się do studenta, a które odnosi się do przedszkolaka. Ma swój rozkład dnia, którego się trzyma. No i student ma swój plan zajęć. Często może ma jakąś pracę, no ale jednak ma jakieś takie ustalone godziny, nie wiem, kiedy wstaje, kiedy je, kiedy idzie na zajęcia, kiedy z nich wraca, kiedy ma jakieś dodatkowe aktywności. Mamy przedszkolaka, który również idzie do tego swojego przedszkola.
Potem może mieć jakieś zajęcia dodatkowe, nie wiem, jakiś angielski, jakieś judo, no, różne rzeczy. W sumie niewielka różnica. I tu, i tutaj ma swój rozkład dnia. No, nie ma. Jeśli chodzi o słuchanie swojego organizmu, no to wiecie, jakie są dzieci. Dziecko, jak mu coś nie pasuje, to będzie zazwyczaj krzyczeć. Albo po prostu podejdzie do swojej pani i powie, że nie wiem, jest głodne, że musi do toalety. I dla niego to będzie naturalne. Po prostu musi w tym momencie zaspokoić swoje potrzeby. No a taki student, czy zawsze jest tak, że jak student jest zmęczony, to idzie spać? Albo jak jest głodny, to idzie jeść? Albo jak mu się nie chce czegoś robić, to tego nie robi? Tutaj już mamy większy dylemat, czy rzeczywiście mamy więcej podobieństw, czy więcej różnic. I łatwo się rozprasza. No i zdaję sobie sprawę, że większość może już jest po swoich pierwszych sesjach, egzaminach, ale czy to na studiach, czy w liceum, czy w gimnazjum, czy w podstawówce, gdziekolwiek. Ustalmy fakty. Wszystko jest czasami ciekawsze od tego, żeby siąść do książki. I siedzimy nad tą książką, no ale nagle zadzwoni nas, nie wiem, koleżanka, żeby pochwalić nam się swoim nowym projektem. A tutaj nagle za oknem przejdzie ptak. A tutaj współlokator, współlokatorka, kot, pies, ktokolwiek przebiegnie z drugiej strony pokoju albo otworzy nam drzwi. No i ta nasza uwaga, która powinna być skupiona na jednej czynności, nagle jest wszędzie indziej niż tylko na tym, na czym mamy się skupić. A taki przedszkolak, no dziecko poznaje świat. Każda rzecz, każdy kolor, każdy dźwięk, każdy przedmiot, jaki on zobaczy, jest po prostu interesujący. Jego uwaga, nie da się tak naprawdę skupić się uwagi dziecka na dłużej niż 2 minuty, 3 minuty. Ja mam 8-letniego brata, ja widzę, jak to u niego wygląda, jak próbuję mu coś tłumaczyć i nagle jego wzrok leci na kota, na doniczkę, na mamę, na wszystko. Jest rozbiegany niesamowicie. I tutaj znowu mamy bardzo dużo rzeczy, które są podobne. Czyli można powiedzieć, że student jest takim przedszkolakiem, tylko który ma lat już nie poniżej 10, tylko ma lat 15, a potem 20. I w sumie jedyne, co robi inaczej niż ten przedszkolak, to nie słucha się czasami swojego organizmu. I do tego dojdziemy, bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby jednak trochę zastanowić się nad tym, jak funkcjonujemy, ale to w dalszej części prelekcji. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ tak naprawdę moja prezentacja będzie mówiła o rzeczach trochę oczywistych. I pewnie większość z Was zdaje sobie sprawę, jak to wszystko powinno wyglądać w idealnym świecie. Ale no właśnie, co innego zdawać sobie z tego sprawę, a co innego wdrażać to w życie. I właśnie dlatego bardzo często słyszę od swoich znajomych, że oni już nie dają rady, że oni już nie ogarniają. Ponieważ mimo tego, że oni wiedzą, że powinni na przykład położyć się wcześniej spać, to zamiast położyć się wcześniej spać, albo uczą się tak, że potem nie mają na nic siły, albo oglądają Netflixa. Taka różnica. No i właśnie, mamy ten swój czas studiów, jesteśmy w nowym miejscu i w tym czasie bardzo często zapomina się o takich podstawowych rzeczach. Każdy z Was ma telefon, pewnie każdy z Was ma też jakiegoś laptopa, komputer, powerbanka czy słuchawki bezprzewodowe. No i tutaj nie ma problemu, jeżeli nam się telefon rozładowuje, to go ładujemy. Gorzej jest tutaj na studiach, bo często jest tak, że zapominamy o takich podstawowych rzeczach, które sprawiają, że my po prostu funkcjonujemy dobrze, czyli o ładowaniu baterii. Ponieważ w pewnym momencie sen wydaje się być nieistotny i go po prostu pomijamy. No bo przecież trzeba się nauczyć na to kolokwium, bo przecież mam do oddania projekt, bo przecież tutaj, nie wiem, mam pracę, muszę się spotkać koniecznie ze znajomymi, bo to nie jest tak, że nie mogę tego zrobić w innym dniu. To jest koniecznie ten czas, kiedy ja muszę to zrobić. No i wracamy późno, śpimy krótko, budzimy się i jesteśmy po prostu padnięci. Bywa. Tak też często jest w tej nowej rzeczywistości, no bo właśnie jesteśmy zalewani nowymi rzeczami, nowe miejsce, otoczenie. No, studia to też, ustalmy fakty, jest coś zupełnie innego niż to liceum. Jest zupełnie inny system nauki, inne wymagania. Jest tyle tych nowości, że nie sposób się w tym połapać i w sumie nie dziwię się, że zapominamy o tych podstawowych rzeczach, których w sumie byliśmy uczeni od zawsze. No bo u większości pewnie było tak, że do pewnego czasu mama czy tata przychodzili do Was wieczorem i mówili: idź spać, bo rano nie wstaniesz. Na szczęście ten etap mam już za sobą i teraz już sama decyduję, kiedy mogę iść spać, więc drzemki w ciągu dnia to jest norma, ale to już na inny temat. Kolejna sprawa to jest nasz samorozwój. I tutaj znowu, jak wrócicie pamięcią do swoich czasów, kiedy chodziliście do podstawówki i jeszcze byliście pod jurysdykcją swoich rodziców i oni Was zapisywali na różne zajęcia, żeby Was tak wszechstronnie rozwinąć, czy to sportowe, czy to właśnie jakiś angielski, czy innego typu rzeczy. To w sumie było naturalne, że chodziło się na te zajęcia, w sumie nikt nie dyskutował. Z czasem sami podejmowaliśmy decyzję, na jakie zajęcia zaczynamy chodzić.
A tu nagle idziemy na studia i w sumie co? I w sumie nie ma rzeczy, bo się okazuje nagle, że nie jesteśmy w stanie znaleźć czasu. Czasu na to, żeby pójść na basen. Albo czasu na to, żeby zapisać się, nie wiem, do kółka gancarskiego, albo do kółka szachowego, do czegokolwiek, albo na tym, żeby razem ze znajomymi stworzyć jakiś projekt, zapisać się do koła naukowego. Nagle w tym wszystkim zapominamy o tym, że jesteśmy też my, bo mamy tyle bodźców z zewnątrz, że wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. I to jest właśnie ta trzecia rzecz, o której w nowej rzeczywistości bardzo często zapominamy. Zapominamy po prostu o sobie w tym wszystkim. O tym, że poza faktem, że staramy się, żeby innym z nami było dobrze, czyli staramy się dbać o swoje kontakty towarzyskie, staramy się ogarnąć tą całą naukę, żeby, nie wiem, prowadzący nie pomyślał o nas czegoś złego, żeby zdawać semestr na semestr. I zapominamy o tym czasami, że my też potrzebujemy po prostu resetu i odpoczynku. Zapominamy, że my też mamy swoje potrzeby, że my musimy spać, że my musimy jeść. No i jak to zrobić, żeby nie zapominać o tych rzeczach, które w sumie są podstawą tego wszystkiego? Podstawą, żebyśmy my w ogóle mogli robić te rzeczy. Bo ustalmy fakty, jeżeli jesteśmy zmęczeni, to mało co zrobimy efektywnie, mało co zrobimy dobrze. I ja nie mówię tutaj teraz tylko o nauce, ja mówię nawet o zwykłym posprzątaniu pokoju. Bo jak chce mi się strasznie spać, to ja posprzątam ten pokój, byle wizualnie wyglądało to w miarę okej. Okay. A jak się obudzę następnego dnia, zobaczę, że przeoczyłam wielką plamę na samym środku mojego dywanu. No i czy to było efektywne? No nie do końca, bo znowu muszę do tego wracać. Więc to są takie rzeczy, które niby teoretycznie są proste, jasne, ale bardzo łatwo i szybko wypadają z głowy. I chciałabym tutaj teraz podkreślić, że w ogóle mówiąc o studiach, to studiowanie nie równa się byciu na studiach. Ponieważ są w ogóle trzy definicje studiowania i ja je wzięłam po prostu z encyklopedii PWN. Wersja numer jeden mówi, że studiowanie to jest uczenie się na uczelni wyższej. No i w sumie z tym się kojarzy. Jesteśmy studentem, to znaczy, że chodzimy na jakiś uniwersytet, studiujemy w tym momencie, czyli tak naprawdę gruntownie poznajemy jakąś dziedzinę. No bo studia już są ukierunkowane, czyli jak ja jestem teraz na kierunku lekarskim, no to uczę się, żeby zostać lekarzem i mam przedmioty kierunkowe, które sprawiają, że ja po poznaniu tych wszystkich przedmiotów zostanę tym lekarzem. Też dodatkowo mogę prowadzić jakieś badania, czyli wiecie, moja ścieżka naukowa. I to jest już wersja numer jeden. I jest też wersja numer trzy, czyli zapoznanie się z czymś, przyglądając się czemuś uważnie. Czyli tak naprawdę można, nie wiem, studiować kartki jakiejś książki. Przyglądam się, analizuję, jaki piękny papier, jaka faktura, kolor, niesamowity, a ten zapach, cudo. Więc w sumie pod pojęciem studiowania kryje się sporo innych rzeczy. I zauważcie tak naprawdę, że tylko w jednej z tych definicji jest słowo uczyć się. Ponieważ w wersji zarówno drugiej, jak i trzeciej mowa jest o poznaniu czegoś, o zobaczeniu tego i zgłębieniu tajników. To nie do końca jest nauka. Bo nauka to jest proces, w którym my nabywamy nowych informacji i staramy się jak najdłużej je zatrzymać w głowie. A tutaj musimy je najpierw zobaczyć, musimy je najpierw poznać. I te dwie rzeczy się troszeczkę różnią od siebie. To nie jest to samo. I można przeżyć studia na samej nauce, na siedzeniu w książkach. Tylko czy to będzie dobre i efektywne spożytkowanie naszego czasu? No cóż. No nie do końca, ja się z tym nie zgadzam i właśnie przejdziemy tak naprawdę do tego, jak zrobić, żeby poza tym studiowaniem, czyli poza tak naprawdę tą nauką, z czym studiowanie się kojarzy najczęściej, robić inne rzeczy, bo da się to zrobić i w sumie, no nieskromnie powiem, że ja jestem takim przykładem, bo robię masę rzeczy i nadal studiuję i w sumie studiuję też poznając inne dziedziny i rozwijając się cały czas. I teraz tak bardzo, bardzo prywatnie, ale będąc na drugim roku uważam, że nie poradziłabym sobie właśnie bez tych innych aktywności, bo dla mnie drugi rok jest po prostu nudny. A mając chociażby działalność w kole mikrobiologii, czy w IFEMS-ie, czy swoją działalność harcerską, czy swój podcast, czy swój Instagram, ja rozwijam się w różnych dziedzinach, w różnych kierunkach i dzięki temu jestem w stanie lepiej zagospodarować swój czas i uczyć się tego gospodarowania czasem. I to jest właśnie jedna z zasad, która pozwala nam ogarnąć to wszystko, bo studiowanie to nie powinna być tylko i wyłącznie nauka. To powinien być też czas naszego odpoczynku,
dobrze zaplanowany i powinien być to też czas, kiedy my się uczymy mówić nie. Bo tak jak na początku powiedziałam, idąc na studia dostajemy masę nowych bodźców. Ci nowi znajomi, nowe miejsce, nowy system nauki, nowe informacje wszędzie, nowe rozkłady jazdy. Na początku możemy też być przytłoczeni, że każdy coś od nas chce. Tutaj pójdziemy na targi kół naukowych i jest tyle, że nie jesteśmy w stanie z nich nic wybrać. No halo! Jakby, i jeszcze nie wiem, na pierwszym i drugim roku jeszcze ciężko określić, co nas tak naprawdę interesuje. Więc patrzymy na tą medycynę katastrof, patrzymy na tą mikrobiologię, na jakąś patofizjologię i nagle jeszcze patrzymy na organizacje studenckie, które no nie są kołami, ale też w jakiś sposób działają naukowo i co tu wybierać? Nagle bierzemy wszystko i okazuje się, że nie ogarniamy nic. Bo to wszystko trzeba planować z głową. Trzeba wiedzieć, na ile można sobie pozwolić, ile możemy wziąć na swoje barki, a kiedy jest dobry czas, żeby powiedzieć komuś, no nie. Jeżeli mamy sesję, a powiedzmy kolega, koleżanka wyrywa nas w tym momencie na cotygodniową imprezę i my jesteśmy nie dość, że padnięci, no bo się bardzo dużo uczymy, a nauka jest jednak męcząca mimo wszystko, bo to jest proces, który wymaga dość dużej ilości energii i jeszcze jesteśmy zmęczeni, no bo imprezowaliśmy jak szaleni, no a chcemy zdać te egzaminy, czasami chcemy je zdać dobrze, czasami po prostu chcemy je zdać, no ale chcemy, no to warto czasami powiedzieć innym aktywnościom nie, bo wtedy się zmieniają priorytety. No i ja też będę trąbić o tym cały czas, trąbię o tym w domu, trąbię o tym swoim znajomym i sobie też bardzo często przypominam, ale w tym wszystkim, żeby ogarnąć ten natłok informacji, jest bardzo potrzebna jedna rzecz. Jest to przerwa. Przerwa w postaci snu, przerwa w postaci spaceru, w postaci jakiejś innej aktywności. Bez przerwy tak naprawdę nie da się ogarnąć tych wszystkich rzeczy. Bo jeżeli chcemy się uczyć 10 godzin w ciągu 24, to zastanówmy się, ile z tych godzin będzie efektywne. Bo jak idziemy na spacer albo jak biegamy, to jak się zmęczymy, to przestajemy. A często jest tak, że wpadamy w taką karuzelę tej nauki i w taki szał, że my się musimy w tym momencie tego nauczyć, bo się świat zawali, że zapominamy, że w pewnym momencie ta nauka nie będzie efektywna. I o tym będą mówić mądrzejsi ludzie ode mnie. Ja chciałabym powiedzieć, jak się w tym wszystkim nie zapętlić i jak rzeczywiście ogarnąć to tak, żeby tak naprawdę wszystkie te rzeczy robić w miarę dobrze, a przynajmniej na takim poziomie, który nas satysfakcjonuje. I teraz właśnie przejdę do bardziej tej merytorycznej części, bo tutaj było, wiecie, moje gdybanie, trochę moich anegdotek, a chciałabym Wam powiedzieć o rzeczach, które pozwolą nam właśnie ogarnąć ten natłok nowych informacji, natłok nowych rzeczy i robienie wszystkiego z głową. I taką rzeczą jest plan. I dlaczego kalendarz to jest taki nasz must have na studiach? Ponieważ on nam służy do zaplanowania wszystkich naszych aktywności, jakie my w tym momencie wykonujemy. I zachęcam do korzystania z takich kalendarza i z zapisania sobie wszystkiego, co wy w tym momencie robicie. Ale jaki w ogóle powinien być ten nasz plan? Bo no fajnie, że wypiszę sobie wszystkie swoje rzeczy. No i teraz na moim przykładzie. Mam białą kartkę i wypisuję sobie wszystko, co robię. Czyli 3 razy w tygodniu chodzę na basen. Codziennie mam zajęcia tak średnio po 3-4 godziny. Do tych zajęć się muszę przecież przygotować. Mam do przeczytania książkę, powinnam napisać post na Instagrama. Mam jakieś spotkanie harcerskie, które muszę przygotować. Mam warsztaty z pierwszej pomocy, które muszę przeprowadzić. Mam jakiś projekt w IFEMS-ie, który muszę w tym momencie zrobić. I jeszcze zabieram się za wielką histologiczną powtórkę, którą też wypada zrobić. I zaangażowałam się w jeszcze jeden projekt, a w sumie za 2 tygodnie muszę pojechać do domu, ponieważ muszę wziąć kotkę do weterynarza. A, i no i jeszcze moja kuzynka ma urodziny, bo nie zapominajmy o tym, że w planowaniu musimy brać pod uwagę jeszcze inne rzeczy poza tą samą nauką, więc trzeba wpisać jeszcze urodziny, nie wiem, jednej koleżanki, swojej kuzynki, babci, dziadka, całej mojej rodziny i jeszcze święta do tego wchodzą i trzeba jeszcze wziąć na poprawkę, że muszę zabrać samochód na przegląd. No i co teraz? Bo nagle zrobiło się tego strasznie dużo. I jak to zaplanować, żeby wszystko to ogarnąć? Jest mnóstwo metod planowania. Tak naprawdę co osoba, to inna metoda planowania. A ja bym chciała przedstawić Wam taką metodę, która myślę idealnie sprawdza się do prostego zaplanowania tak naprawdę swoich celi. Czy naukowych, czy nienaukowych, czy po prostu zaplanowania, zapisania tego wszystkiego w kalendarzu. Tak, żeby na pewno zostało to wszystko zrobione. Jest to metoda SMART.
która mówi nam, jaki powinien być nasz plan. Powinien być skonkretyzowany, czyli powinnam wypisać sobie hasłami, co mam zrobić, a nie rozpisywać się jak w jakimś felietonie albo w jakiejś super książce, którą potem opublikuję, że jeżeli powiedzmy chcę zrobić ciasto, to to ciasto muszę zrobić o konkretnej porze dnia, kiedy słońce będzie powiedzmy, nie wiem, 45 stopni nad ziemią i tak dalej. Nie, ja chcę zrobić ciasto. Koniec. Mnie nie interesuje nic więcej. Powinien być mierzalny. To znaczy, że powinien być mierzalny. To znaczy, że my powinniśmy sobie zdawać sprawę, jaki efekt chcemy uzyskać. I teraz na przykładzie. Jeżeli powiedzmy założyłam sobie, że chciałabym w tym dniu zrobić sobie dwie partie fiszek i zrobić ciasto oraz pojechać do mojej koleżanki. To jak określić mierzalność tych celi? Dwie partie fiszek, ustawiam sobie czas, powiedzmy 2 razy 25 minut, oczywiście z 10-minutową przerwą powiedzmy, i robię fiszki z czasem. Wtedy skupiam się tylko na tych fiszkach i wiem, że po tych 25 minutach ja będę znała powiedzmy 15 fiszek, które sobie ustawiłam na tip-top. Że na wyrywkowo ktoś mnie zapyta i ja to będę znać. Upiekę ciasto, no to moim mierzalnikiem będzie to, że ja to ciasto będę miała. A skoro mam jechać do swojej koleżanki, to dodatkowo wezmę to ciasto i jej pokażę. No to są mierzalne cele. Nie mogę sobie napisać, że dzisiaj pojadę na Maldiwy, bo nie zdobędę biletu. Pewnie też nie uda mi się w ogóle dojechać na lotnisko. I nie lubię Maldiw, bo tam jest dla mnie za ciepło. To nie jest mierzalny cel. I tutaj można płynnie przejść do trzeciej rzeczy, czyli osiągalny. Czyli to jest coś, co jest w granicach naszych możliwości. Jeżeli my jesteśmy zmęczeni w tym momencie, albo jesteśmy strasznie zabiegani, mamy jakieś zaległości, to raczej nie uda nam się zrobić kolejnej rzeczy, bo gonią nas terminy inne niż ta konkretna rzecz. Poza tym, plan powinien być dla nas istotny. Czyli to nie jest tak, że wy wypiszecie sobie wszystko w tym planie, a potem rzucicie to i nie będziecie na to patrzeć. Ja tak robiłam. Bo poza tym, że teraz studiuję ten kierunek lekarski, wcześniej 2 lata temu studiowałam audiofonologię i za każdym razem ja sobie planowałam, powiedzmy, jak się nauczyć do sesji, jak pogodzić to z pracą i na drugim roku, jak pogodzić to z poprawą matury. Bo wtedy też poprawiałam jednocześnie maturę, pracując i jednocześnie studiując. I no właśnie, wtedy dla mnie planowanie było abstrakcją i ja nie jestem w stanie w tym momencie przypomnieć sobie, jak mi się wszystko udało to pogodzić, a robiłam mniej rzeczy niż teraz. Ponieważ zawsze jak napisałam coś w swoim planie, to potem on lądował w koszu. I jakoś to szło. I pamiętam, że ten czas był ciężki. Byłam strasznie zmęczona, nieogarnięta życiowo i nie byłam w stanie tak naprawdę wygospodarować większej ilości czasu. Da się go wygospodarować. Wystarczy tylko sobie to poprawnie zaplanować. I ostatnia rzecz, to nasz plan powinien być określony w czasie, czyli tak zwane deadline'y. Jeżeli mamy coś zrobić, to ustalamy sobie deadline do przekroczenia. I tutaj bardzo ważna jest nasza samodyscyplina, bo łatwo sobie wyznaczyć termin, tak jak prowadzący wyznaczają nam terminy kolokwiów i zaliczeń, tylko że właśnie, jeżeli sami się nie zmobilizujemy do tego, żeby tego deadline'u w tym momencie przypilnować, no to nic nam się nie uda. No bo po prostu ten termin przeminie i my powiedzmy nie będziemy umieć żadnej jakiejś rzeczy albo nie pójdziemy do tego sklepu, żeby kupić jakiś prezent koleżance. Nie przeczytamy książki, a przecież założyliśmy sobie na początku roku, że przeczytamy powiedzmy 52 książki. No jeżeli się tego nie będziemy trzymać, jeżeli nie wyznaczymy sobie konkretnego terminu, to nie będziemy mieli nie tyle co motywacji, bo ja generalnie jestem osobą, która nie wierzy w motywację, ja wierzę w samozaparcie i w samodyscyplinę w tym momencie. I to jest rzecz bardzo ważna i istotna przy planowaniu i przy ogarnianiu czegokolwiek. Bo jeżeli my będziemy czekać na motywację, tak jak na pierwszą gwiazdkę podczas Wigilii, no to wiecie, w Wigilię niebo może być pochmurne i nigdy nie zobaczymy tej pierwszej gwiazdki, więc w sumie zgodnie z tradycją nie powinniśmy jeść kolacji wigilijnej. No, tak jest z tą motywacją. Może ona być, może jej nie być, ale rzeczy są i rzeczy trzeba robić tak naprawdę, jeżeli się do tego zobowiązało. Więc jak zacząć planować? Najprostszym sposobem jest wyjęcie kartki i zaczęcie pisać. I planowanie tak naprawdę takie najprostsze, bez zagłębiania się w techniki planowania, a jest ich mnóstwo i myślę, że tutaj powinnam oddać głos osobom, które znają się na tym zdecydowanie lepiej. I tutaj polecam na przykład Olę Budzyńską, panią swojego czasu, bo ona o planowaniu wie tyle, co
nie jedna osoba po zarządzaniu i przekazuje ten temat w fenomenalny sposób. Ale tak było patologicznie. Jeśli trzeba zacząć planować coś w trzech krokach, to przede wszystkim trzeba zrobić sobie swoją listę zadań, czyli wypisać sobie wszystko, co mamy do zrobienia. I nie mówię tutaj tylko o studiach. Mówię też o pracy, o zajęciach dodatkowych, żeby mieć po prostu zwizualizowane, ile my mamy rzeczy do zrobienia. I to jest podstawa tego, żeby cokolwiek zaplanować, bo jeżeli my nie będziemy tego widzieć, to po pierwsze o tym zapomnimy bardzo szybko, chyba że nam ktoś o tym przypomni, ale to też się nieczęsto zdarza. A po drugie nie będziemy w stanie wiedzieć, jak to rozłożyć w czasie, bo ilość obowiązków może nas po prostu przytłoczyć. Bo jak ja czasami widzę, ile rzeczy mam do zrobienia, to już mi się automatycznie nie chce. A jeżeli wypiszę to sobie i zaraz będę o tym mówić, ale nadam temu odpowiedni priorytet, to już jest prościej, bo nagle się okazuje, że ja mam więcej czasu niż inne osoby, które znam. Druga sprawa. Jak mamy już wypisane te wszystkie rzeczy, zapiszmy to sobie w planerze albo w kalendarzu. Planer, kalendarz, no różnica jest tak naprawdę, zależy od producenta i czy mamy papierowy, czy mamy w telefonie i jak go używamy. Ja z kalendarzem polubiłam się 2 lata temu i teraz się z nim nie rozstaję, bo jest to świetne narzędzie, żeby zobaczyć sobie, ile rzeczywiście ja mam rzeczy, kiedy ja mam te rzeczy i żeby nie zapomnieć o tych rzeczach. A ja zapominam o mnóstwie rzeczy. Dzisiaj zapomniałam o legitymacji, żeby wejść na basen i musiałam się po nią wracać. Często mi się zdarza zapomnieć na przykład portfela. Albo bardzo często zapominam, gdzie mam zajęcia. I to jest taki standard. I muszę się zawsze dopytywać jakby ludzi, czy na pewno mamy w tym momencie zajęcia. No tak jest. Ale jak już mam na przykład pamiętać o tym, że mam zjeść dobre ciastko, albo spotkać się ze swoimi znajomymi, albo dokończyć jakąś książkę, albo nagrać podcast, to wiecie, to są moje rzeczy, które ja pamiętam. W nocy o północy się mnie ktoś zapyta i ja powiem dokładnie, w której minucie będę to robić. Dlatego ważne jest, żeby te rzeczy zapisywać, bo jeżeli jest ich dużo, to też łatwo się w nich pogubić. No i tutaj albo na papierze, albo w telefonie. Telefon ma też taką fajną opcję, jaką są alarmy, więc jeżeli macie jakiś konkretny deadline, to fajnie sobie ustawić też czasami alarm na niego, żeby też o tym nie zapomnieć. A trzecia sprawa, nadajmy swoim zadaniom priorytety, czyli ustalmy, które są dla nas najważniejsze, a które są mniej ważne. I to, co jest ważne w priorytetyzacji zadań, ja o tym też zaraz powiem, to jest to, że priorytety też zmieniają się w czasie. No i dla studenta pamiętajmy, że czas sesji i czas przed sesją to jest taki specjalny czas, kiedy trochę nasze priorytety ulegają odwróceniu i jednak skupiamy się na tym powtórce całego materiału do egzaminów. I warto też mieć to na uwadze, patrząc na inne nasze aktywności, że możemy mieć po prostu mniej czasu niż zwykle na nie. No i właśnie, jak wyznaczać te priorytety? I tutaj znowu, co osoba, to różna metoda wyznaczania priorytetów. A ja bym chciała przedstawić Wam 3, z którymi ja się zapoznałam i które w sumie lubię, aczkolwiek czasami podchodzę do nich z dystansem. I pierwsza metoda może Wam się kojarzyć z Rosją i w sumie słusznie, bo jest to metoda Moskou. I to jest najlepsza metoda do planowania i prowadzenia różnych projektów. Czy projektem nazwiemy, powiedzmy, tworzenie prezentacji w gronie osób na studia, czy nazwiemy to robienie jakiegoś dużego wydarzenia, chociażby w ramach IFEMSY, czemu nie? Czy inny jakiś projekt, który po prostu robimy? Jest to akronim, który powstał ze zlepku 4 słów. Must have, should have, could have, won't have. W sumie 8, ale główne, najważniejsze są po prostu te pierwsze. I co one oznaczają? Rzeczy must to są rzeczy, które musimy zrobić. I pozwólcie, że ja omówię tą metodę na przykładzie szarlotki. Do szarlotki my potrzebujemy mieć konkretny zestaw składników. Na pewno potrzebujemy mieć masło, potrzebujemy mieć jakieś jabłka, no bo to jest szarlotka, czy jabłecznik. Potrzebujemy mieć cukier, potrzebujemy mieć mąkę, pewnie jakieś jajka. To są rzeczy, bez których nie zrobimy szarlotki. One muszą być, koniec, kropka. Następna kategoria to są takie rzeczy, które być powinny. Czyli nie wiem, niektórzy dodają do szarlotki mleko. Jak nie dodadzą mleka, to powiedzmy, nie wiem, ta szarlotka będzie gorsza, no ale nadal zjadliwa. Kolejna kategoria, czyli kut, to są takie dodatki, taka wisienka na torcie. Czyli, nie wiem, do szarlotki możecie dodać cynamonu, czemu nie, niektórzy lubią. Albo, nie wiem, kakao, jak ktoś chce. Albo zrobią jeszcze kruszonkę. Albo między warstwą jabłek i kruszonką dadzą jeszcze białko, takie zrobią taki puszek.
O, fajnie, jak się te rzeczy pojawią, ale one nie są konieczne. I ostatnie rzeczy to są takie, które się w ogóle w tym projekcie nie powinny znaleźć. Czyli, no nie wiem, jak ktoś z Was doda octu do szarlotki, to szarlotka będzie beznadziejna. No, nie wiem, ja chyba bym nie chciała takiej zjeść i nikomu nie polecam. Więc to jest metoda, która za pomocą tych czterech słów jest nam w stanie określić, które zadania w tym momencie są dla nas najważniejsze, musimy je zrobić i krok po kroku schodzimy coraz niżej. Metoda ABCDE, bynajmniej proszę jej nie mylić z medycyną, bo tam też będzie metoda ABCDE do określania różnych rzeczy. To nie jest to. To jest metoda dotycząca priorytetyzacji zadań. I znowu, metoda ABCDE, każda z tych literek oznacza nam znowu ważność jakiejś naszej rzeczy. Co jest tutaj ważne? Ważne jest to, żeby spisać sobie wszystkie zadania na dany dzień. I teraz nadajemy im właśnie te literki, gdzie A to jest rzecz najważniejsza, a E to jest ta najmniej ważna. Ale no pomiędzy tym coś jeszcze jest, więc teraz przedstawię Wam, jak to wygląda. A to są rzeczy, które muszę zrobić dzisiaj. No nie ma takiej opcji. Jeżeli mam w tym momencie wizytę u lekarza, no to nie ma przekładania tej wizyty, bo na NFZ się czasami ciężko umówić i mogę czekać pół roku. Teraz muszę iść, koniec, kropka. B. Powinienem to zrobić. Ale jak tego nie zrobię, to ucierpi moja duma, ucierpi mój honor, ale jakiejś wielkiej katastrofy nie będzie. C, to są kolejne rzeczy, fajnie by było, jakbym to zrobić. Czyli mam bałagan w pokoju, fajnie by było, jakbym posprzątała ten bałagan, no ale jeżeli posprzątam go jutro, to korona mi z głowy nie spadnie. A że moja mama nie widzi mojego pokoju w tym momencie, to się bardzo cieszę, bo tak posprzątam go jutro. D, to są zadania, które mogę komuś oddelegować, czyli nie jest tutaj potrzebna moja obecność i moje dwie ręce. I powiem Wam, że to jest punkt, z którym ja mam największy zawsze problem, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli ja nie zrobię, to nikt inny nie zrobi tego tak, jak chce, moja wizja na tym ucierpi, całość ucierpi. No, może to jest egocentryzm, może to jest moje doświadczenie, ale ja mam po prostu problem z delegowaniem zadań. I to jest coś, nad czym pracuję i staram się jakby to zmienić. Idzie mi już lepiej niż powiedzmy 2 lata temu, ale nadal jest to moja pięta Achillesowa. I ostatnia litera, to jest litera E, to są wszystkie rozpraszacze, które w tym momencie sprawiają, że my nie jesteśmy w stanie się skupić na tym projekcie i to są rzeczy, których nie powinniśmy robić. Czyli jeżeli ja mam w tym momencie, znowu abstrakcyjnie, ale zebrało mi się na malowanie obrazu i nie wiem, maluję obraz, ale nie wiem, nagle dostaję SMS-a i z tego SMS-a, którego ja powinnam odczytać w ciągu 15 sekund i odpisać komuś, powiedzmy, jeżeli jest taka potrzeba, nagle robi się godzina scrollowania Instagrama. Albo nagle się robi serial na Netflixie i obraz stoi niedokończony i to znowu na moim przykładzie od 2 miesięcy, bo znowu nie znalazłam na niego czasu, a raczej chęci nie wypisałam sobie, żeby go po prostu skończyć. To są właśnie te rzeczy E, te rzeczy, które nam odciągają nas tak naprawdę od tego, żeby zrobić te rzeczy. I ta metoda ABCD właśnie super się sprawdza w takich codziennym funkcjonowaniu i planowaniu sobie tego, co chcemy zrobić. Ponieważ pozwala nam właśnie na ustalenie ważności tych wszystkich rzeczy i o dziwo na nie odkładanie tych rzeczy na jutro. Bo wszystko, co sobie zapiszemy, powinniśmy zrobić. Tylko nie wypisujmy też miliona tych rzeczy, bo jak wypiszemy sobie milion rzeczy, to zrobimy może 3 albo 4. Bo ilość tych rzeczy nas po prostu przytłoczy. Dlatego planować trzeba z głową i to ja już mówiłam. I znać po prostu siebie i swoje możliwości i też swój aktualny stan, bo jeżeli się gorzej czuję, to nie pójdę biegać, nie pójdę na basen, mimo tego, że robię to 3 razy w tygodniu, no ale nie mam na to siły i wiem, że jeżeli tam pójdę, to nie zrobię nic więcej, bo już będę tak wycieńczona, że żaden inny projekt nie będzie w stanie wygrać z moją potrzebą pójścia spać. I ostatnia rzecz to jest macierz priorytetów. Jest to najprostsza i najczęściej stosowana metoda. I polega ona na tym, że mamy kwadrat, który jest podzielony na 4 inne kwadraty. Na górze mamy 2 hasła. Pilne i niepilne. A z boku tego kwadratu mamy kolejne 2 hasła. Ważne i nieważne. I dzięki temu nagle dzielimy swoje obowiązki na 4 kategorie, które są ważne i pilne, ważne i niepilne, mogą być potem ważne, nieważne i pilne i nieważne i niepilne. O tak. Takie 4 kategorie.
No i oczywiście rzeczy ważne i pilne są rzeczy, które koniec kropka musimy w tym momencie zrobić. Rzeczy, które są ważne, ale nie są pilne, możemy je odłożyć w czasie. Czyli możemy je na przykład zrobić jutro, bo jeszcze nie goni nas ten termin. Rzeczy, które są nieważne, ale pilne, to są rzeczy, które możemy oddelegować na kogoś. A nieważne i niepilne to są te, które znowu nam zabierają nasz własny czas. I to jest spoko metoda też właśnie dla takiego zaczęcia w ogóle, kierowania się tą priorytetyzacją zadań i do pobawienia się jakby z tym i do oceny właśnie tego, co rzeczywiście w tym momencie jest dla nas ważne. I tutaj przedstawiam Wam takie przykłady, na przykład tej macierzy priorytetów, bo łatwiej to zobaczyć teraz, jak jest to zwizualizowane. A to jest rozpisana metoda Moską jeszcze z podziałem na procenty. I jak widać, to co musimy zrobić, to jest większość naszego projektu. Te rzeczy to są dodatki i fajnie jak są, szczególnie rzeczy, które powinny być. Ale jeżeli ich nie będzie, to i tak czy siak mamy większą ilość rzeczy zrobionych i ten projekt ma szansę nam wypalić. I pewnie się zastanawiacie, co to łóżko ma do biochemii, a ja Wam powiem, że bardzo dużo, bo i na łóżku, i przy biochemii ja bardzo często zasypiam. I to nie dlatego, że biochemia jest niefascynującą nauką, ale po prostu mój mózg zazwyczaj jest już wtedy, nie jest w stanie pojąć wspaniałości tej nauki. Ale do rzeczy. Miejsce naszej nauki, miejsce w ogóle czynności, które wykonujemy, jest istotne. I jeżeli ktoś Wam powie, że jest w stanie uczyć się efektywnie wszędzie, i udowodni mi to, to ja mu uścisnę dłoń i kupię czekoladę. Nie wiem, czy wy też tak macie, że często jak siadacie na swoim łóżku, zagłębicie się w swoje poduszki, przykryjecie się jeszcze kucykiem, weźmiecie książkę, to zamiast czytać tą książkę, nagle budzicie się godzinę później. No i nici z czytania tej książki, czy to był podręcznik, czy to była zwykła książka. Jeszcze jak włączycie sobie jakąś muzykę, przyciemnicie światła, to jest idealna atmosfera, żeby spać. Dlatego jeżeli macie się na przykład, jeżeli wiecie, że macie się czegoś nauczyć, jeżeli wiecie, że macie teraz, nie wiem, czas na relaks, to wybierzcie odpowiednie miejsce, żeby jakby to robić. Dlatego ja często mówię swoim znajomym, że uczenie się w łóżku jest słabym pomysłem, szczególnie jeżeli mają problemy z koncentracją uwagi, bo łóżko podświadomie kojarzy nam się już z odpoczynkiem i kojarzy nam się ze snem. Natomiast jeżeli, nie wiem, planujecie relaksować się w tym momencie w tramwaju wśród mnóstwa, no może teraz już nie wśród mnóstwa, ale wśród innych ludzi. Może niektórych dźwięki z tramwajów uspokajają, mnie na przykład dość irytują, za to drgania, które tam są, idealnie mnie usypiają. W każdym razie wybierzcie do rzeczy, które robicie, po prostu odpowiednią scenerię. Nie tak jak w filmie, prawda? Nie zrobimy sceny walki, chociaż no dobra, możemy. Ale wyobraźcie sobie taką scenę walki, nie wiem, dwóch pluszaków w jakimś takim starym, opuszczonym budynku, gdzie na górze wisi kula dyskotekowa i jest masa świateł. Trochę mi się to kłóci, jakby ze sceną walki, te pluszaki też, no ale wiecie, o co chodzi. Więc to jest istotna rzecz. Poza tym zarówno łóżko, jak i biochemia są bardzo niedoceniane. Dlaczego są niedoceniane? No bo właśnie przy natłoku tych wszystkich obowiązków naszych często o tym łóżku zapominamy. Często zapominamy o tym, żeby jeść, żeby spać. No i ono, to łóżko tak stoi sobie w naszym pokoju i bardzo, bardzo chce, żebyśmy my je wykorzystali, a my no cóż. Ciągnie nas do wszystkiego innego, motamy się bez celu i nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. A gdybyśmy rano usiedli, wypoczęci, zapisali sobie wszystkie rzeczy, które musimy w tym momencie zrobić, nadali im priorytety, to myślę, że i my byśmy byli zadowoleni i nasze łóżko byłoby zadowolone. Moja biochemia też by była zadowolona, kiedy ja bym ją w końcu zaczęła doceniać. I ja mam nadzieję, że taki dzień nastąpi niebawem, bo wiecie, trzeba ją zdać w sesji egzaminacyjnej i no mam nadzieję zdać ją jednak dobrze. I wróćmy teraz do tego tematu. Dlaczego te drzewa i pomidory? O co z nimi chodzi? Po pierwsze, obydwie kojarzą się z odpoczynkiem. I ja będę to powtarzać jak mantrę, że odpoczynek jest jedną ze podstawowych składowych efektywnej pracy. To może być nasza nagroda, to coś, na co czekamy, ale to też jest to właśnie nasze ładowanie baterii. I nie wiem, czy znacie metody i aplikacje, które pomagają nam zarządzać swoim czasem, ale jest mnóstwo takich sposobów, które pomagają nam trochę uporządkować swój dzień. Ja jestem wielką fanką w ogóle metody Pomodoro. Są pomidory. I w skrócie to jest taka metoda, w której dzielimy jakby swój dzień, swoje działalności na takie bloki czasowe.
najczęściej tak od 25 do 40 minut. I w tym czasie maksymalnie skupiamy się na danej czynności. Czyli powiedzmy, że wypisałam sobie swoje zadania, stwierdziłam, że zaczynam od... Niech będą już te fiszki, bo ja bardzo często robię te fiszki. Zaczynam od przerobienia fiszek, 25 minut, 5 minut przerwy, 25 minut, 5 minut przerwy. Potem zrobię sobie 40 minut oglądania prezentacji z jakiegoś przedmiotu. Potem mam 10 minut przerwy, no bo jednak już trochę się uczyłam. I potem mam powiedzmy kolejne 40 minut, gdzie przygotowuję sobie fiszki z tej prezentacji. I to jest czas maksymalnego skupienia, w którym my odrzucamy wszystkie rozpraszacze, czyli jeżeli macie telefon, który wiecie, że bardzo was rozprasza, włączcie sobie na nim na przykład aplikację Forest, która zablokuje wam wszystkie aplikacje i o ile macie tak jak ja, że motywują was wizualne wyniki waszych działań, czyli w przypadku aplikacji Forest po upływie po prostu czasu, jeżeli nie będziecie dotykać telefonu, nie będziecie z niego korzystać, pojawi wam się drzewko, to jest to też świetna rzecz, żeby ten czas sobie zagospodarować. I bardzo dobrze się sprawdza właśnie przy metodzie Pomodoro, bo możecie na przykład ustawiać sobie te bloki czasowe. Jeżeli nie macie minutnika powiedzmy albo jakiegoś timera, to możecie też po prostu tą metodę wdrażać sobie, po prostu posługując się Forestem. I potem rosną wam drzewka i możecie kupować sobie kolejne drzewka. I nie dość, że robicie te swoje rzeczy, mobilizujecie się, żeby działać w tych blokach i robić po prostu maksymalnie to, co musicie, no to jeszcze macie drzewka. No, świetna sprawa, słuchajcie. Wynagrodzenie 100%. I moi drodzy, zmierzaliśmy ku końcowi. Na początku jeszcze chciałabym, znaczy na początku, teraz na końcu, ale na początku było jeszcze jedno pytanie w sumie. Dlaczego koale zmieniły moje życie? I ci, którzy mnie obserwują na Instagramie, doskonale wiedzą, że jestem absolutną fanką koali. Mam ich aktualnie 4 w pokoju i bardzo bym chciała kiedyś pojechać do Australii, żeby też zobaczyć te koale w środowisku naturalnym. I wiem, że ogląda tutaj mnie mój tata i już się pewnie łapie za głowę. Przepraszam. Ale słuchajcie, koale to są proste stworzenia. One mają swoje cele. Jeść i spać. I one skupiają się maksymalnie na tych celach, żeby je osiągnąć. Jeżeli są głodne, no to zejdą z drzewa. Jeżeli chcą się przejść, są głodne, to zejdą z tego drzewa, zaraz na nie wrócą, pójdą spać. Piękne, prawda? Jedzą, śpią. Dwa cele, ale dla nich mierzalne w tym momencie, które realizują. I ja myślę, że my się od koali możemy dużo uczyć. Że możemy planować po prostu to, co chcemy zrobić w sposób po prostu mądry. Czyli nie brać sobie na głowę za dużo rzeczy i nie dać się zwariować tym wszystkim nagonkom, że nie damy rady w tym momencie, że tego jest za dużo. Naprawdę, wystarczy schłodno podejść do całego tematu, wypisać sobie te rzeczy, ułożyć je w czasie i nagle się okaże, że macie nawet czas, żeby pojechać sobie w góry albo zrobić sobie wolny weekend, bo tak też się zdarza, poczytać książkę czy posłuchać muzyki, wyjść na dłuższy spacer ze znajomymi. I w sumie tego wam wszystkim życzę, żebyście znaleźli swój czas, swoje 5 minut w tym całym natłoku dziwnym studiowania i żebyście nie dali sobie wejść na głowę opinią, że studia to jest tylko i wyłącznie nauka. Dziękuję bardzo. Super, bardzo dziękuję. Muszę przyznać, że się uśmiałam w niektórych momentach podczas twojej prezentacji, jak dawałaś te porównania. Świetne. Zdecydowanie wizualizują to, co mówiłaś. Dobra, więc przejdźmy teraz sobie do pytań. Pierwsze pytanie do ciebie jest takie, czy masz jakieś przedmioty, które olewasz i się ich nie uczysz, czy starasz się raczej być dobra ze wszystkiego na studiach? Jak najbardziej jest takich przedmiotów mnóstwo. Ja wychodzę z założenia, że nie da się być idealnym we wszystkim i robić wszystkiego. No i słuchajcie, na przykładzie drugiego roku. Jak ja mam teraz biochemię, mikrobiologię, fizjologię i patofizjologię, to są moje główne przedmioty i ja wiem, że one są mi potrzebne. Jeżeli mam socjologię, biostatystykę, psychologię, to są takie rzeczy, na które patrzę z przymrużeniem oka i nie za bardzo się do nich przykładam, bo wiem, że swoją energię mogę spożytkować na rzeczy ważniejsze. I to właśnie, no bo one są moim priorytetem w tym momencie, więc ja im więcej poświęcę czasu po prostu im, a tam też, tak powiem, brzydko oleję, bo nie będą mi potem bardzo tak potrzebne i niezbędne. No, zgadzam się, jakby robię podobnie, bo to czasami to się nie da ze wszystkiego być dobrym. Dobra, kolejna. A co jeśli dany dzień przypada na przykład uczenie się na przedmiot X, ogarnięcie materiału na spotkanie harcerskie, ogarnięcie prezentu dla koleżanki i robienie części projektu oraz powtórzenie słówek. Mamy określone
pokłady energii, a przecież to wszystko musi być w danym dniu koniecznie zrobione. Co wtedy? Wychodząc z założenia, że zazwyczaj nie da się tego przesunąć na inne dni. To znaczy, że źle zaplanowaliśmy to wszystko tak naprawdę, jeżeli się tak dzieje. I u mnie się to już dzieje rzadko. Jeżeli są takie dni, to są po prostu dni ciężkie. No co by o tym nie mówić. Ale to też trzeba sobie uświadomić, że naprawdę nie wszystkie rzeczy mają taką samą ważność w tym momencie. I to jest bardzo prosty przykład. Ja wiem, że jeżeli jadę do domu, do swojej rodziny, ja się nie będę uczyć. Więc ja się zmobilizuję, żeby te wszystkie rzeczy, które wiem, że muszę zrobić z wyprzedzeniem, bo to nie jest tak, że mi nagle wyskakuje spotkanie harcerskie, nagle mi to wyskakują fiszki, nagle mi wyskakuje nauka, ja o tym wiem z wyprzedzeniem. I dlatego jestem w stanie to sobie rozłożyć. A jeżeli już mam taki dzień, gdzie nie byłam w stanie się zmobilizować przez cały tydzień, to zazwyczaj po prostu jakieś rzeczy nie zrobię. I tutaj jest duża lekcja dla nas. Jeżeli czegoś nie zrobicie, to też nie wolno się biczować, bo czasami się takie dni zdarzają. No, nie da się być efektywnym w 100% i zawsze. Tylko trzeba potem zastanowić się, co jak zrobimy trochę gorzej, albo brzydko mówiąc, no olejemy to, odstawimy to, nie wpłynie bardzo na całokształt nas i nie wpędzi nas w jakiś dołek, nie będzie miał jakichś poważnych konsekwencji. I w tym momencie, jeśli mam być szczera, po prostu oddelegowałabym na kogoś innego zrobienia spotkania harcerskiego i jednak skupiła się na swoich studiach w tym momencie i wybrała też przedmiot z tych studiów, z tych rzeczy, które mam zrobić, który jest dla mnie najważniejszy. I w tym momencie raczej nie byłoby to słówka z angielskiego. Raczej to by była, powiedzmy, nauka do biochemii. Tak, a na przykład prezent dla koleżanki ogarnęła wcześniej, planując dobrze czas. Albo poprosiła kogoś, żeby go kupił, a ja bym powiedziała jej, kto to jest. No właśnie. Dobra. Kolejne pytanie to chyba jest kontynuacja tego drugiego. I co z zadaniami, które mamy do zrobienia w dany dzień, na przykład zrobienie projektu z trzema osobami i nijak nie potrafimy przewidzieć, ile czasu zajmie. I zajmie na przykład 4 godziny, przez co nie wykonamy innych swoich zadań. Jak sobie poradzić z taką sytuacją i z tym, że przesuwamy nasze rzeczy do zrobienia na następny dzień, przez co jutrzejszy dzień się mocno zagęszcza i nie wyrabiamy. To w sumie chyba odpowiedź na to powiedziałaś przed chwilą, bo to nie zauważyłam, że to była kontynuacja tamtego pytania. Dobra, to do kolejnego przejdziemy pytanka, czyli jakie są najlepsze miejsca na naukę? Biurko, biblioteka, miejsca stworzone po prostu do tego, żeby się uczyć. No teraz z bibliotekami jest ciężko, w niektórych miastach są otwarte, w niektórych nie, ale nie jestem tak naprawdę, która się kojarzy z nauką, bo występuje i w szkołach, i na studiach są właśnie biurka. I według mnie nasze biurko to powinna być nasza taka ala świątynia do nauki, gdzie mamy rzeczy, które są do tej nauki potrzebne, czyli nie wiem, ja zawsze mam kubek z wodą, mam jakieś długopisy, mam ładowarkę do tabletu, żeby mi się nie rozładował, mam laptopa i nie mam innej rzeczy, które mnie rozpraszają. Telefon zazwyczaj ląduje gdzieś bardzo daleko. Bo tak jak mówiłam, ja mam problem z telefonem i bardzo często lubię po niego sięgać, więc czasami nawet wynoszę go z innego pokoju i wszystkie inne rzeczy, które mogą mnie rozpraszać, idą out. I biurko to jest moja przestrzeń do nauki i do robienia tych projektów. I polecam, naprawdę, bo w sumie, no wiecie, przy biurku w sumie uczymy się od zawsze. Taka prosta rzecz w sumie, znowu oczywista dla nas. No, pewnie. Choć też czasami ta biblioteka jest przydatna w sytuacji, kiedy w domu jest za dużo rozpraszaczy i nie da się, tak, nie da się z tym jakoś pogodzić, to no u mnie na przykład do matury to ja się uczyłam w bibliotece tylko, bo wtedy wiedziałam, że jak idę do biblioteki, no to się będę na pewno uczyć i nie będę robić nic innego. Ja miałam tak samo i u mnie biblioteka w Warszawie jedna to było moje po prostu królestwo, szczególnie na 2 miesiące przed maturą i poprawą matury. Ja tam chodziłam, bo tam było cicho, spokojnie. No i tam były też wszystkie książki, których potrzebowałam w razie czego, żeby sobie coś sprawdzić. Tak, w ogóle biblioteki uniwersyteckie są super, znaczy nie wiem jak na innych, ale u nas na przykład w Poznaniu no mamy wszystkie właśnie podręczniki z tyłu, więc można sobie pójść i zabrać wszystko, nie trzeba tego tachać ze sobą, więc to jest też ekstra sprawa, ekstra miejsca. Dokładnie. Dobra. Ile plus minus zajęła tobie zmiana twoich nawyków z planowania? Pół roku. Myślę, że nawet nie plus minus, tylko pół roku. I to był czas, to był przełom pomiędzy pójściem na kierunek lekarski
i poprawą matury z chemii, kiedy chciałam się dostać na ten kierunek lekarski. To był też czas, kiedy robiłam po prostu duży obóz harcerski po raz pierwszy w roli komendantki i musiałam totalnie przeorganizować się, żeby ogarnąć tą poprawę, ogarnąć nadal studia, na które chodziłam, wtedy audiofonologię, ogarnąć ten obóz. Potem miałam jeszcze kurs pierwszej, kurs instruktora pierwszej pomocy, żeby na niego pojechać i potem wejść na studia na kierunek lekarski i też tam zacząć ogarniać rzeczy. I to było pół roku rzeczywiście bardzo intensywnej zmiany swoich nawyków, czytania o tym, jak się efektywnie uczyć, jak zarządzać własnym czasem. I tak naprawdę to nie jest krótki proces i to nie jest łatwy proces, bo właśnie wymaga tej samodyscypliny i szukania też tego, co nam będzie pasować. Bo wiecie, to, że ja wam teraz sprzedam kilka tipów, to nie znaczy, że one muszą wam pasować. One mogą się wam totalnie nie przydać, ale może zachęcę was z tym, żeby poszukać czegoś dla siebie, bo jest dużo mądrych osób, które mówią o tym, jak zarządzać sobą po prostu i swoim czasem, i swoją nauką. I myślę, że dla każdego się coś znajdzie. Tak, warto szukać takiego swojego sposobu, bo każdy jest inny, tak jak mówisz. Mhm. I serio, każdy może znaleźć inny sposób właśnie na taką najlepszą naukę. Mhm. Jeszcze takie pytanie ode mnie. Jak robisz notatki? Jakimi sposobami? Czy tak jest normalne? Czy nie wiem, mapy myśli? Czy może byś pomóc pamięci? Generalnie tak naprawdę od dłuższego czasu nie robię notatek, bo zabierają po prostu mi dużo czasu. Jeżeli już robię, to raczej robię mapy myśli, bo one po prostu prościej mi wchodzą do głowy. A głównie swoją naukę teraz opieram na fiszkach, czyli po prostu czytam sobie raz temat i w formie fiszek jakby, a raczej w formie samych pytań po prostu do tego tematu tworzę swoje fiszki i tutaj nie będzie zaskoczenia w aplikacji Anki, o której pewnie ktoś tutaj mądrzejszy ode mnie wspomni. I jakby dzięki temu się uczę. Jeżeli nie wiem, nie jestem pewna jakiejś rzeczy, to po prostu szukam po prostu w skrypcie czy w miejscu, w którym sobie zaznaczyłam tą ważną rzecz, z którą wiem, że mogę mieć problem i może piszę sobie na boku podręcznika. Ale no mówię, zrezygnowałam z takiej klasycznej jakby formy notatek, bo ona mi zajmowała za dużo czasu, a ja jednak bardzo szanuję swój czas. No tak, fiszki są świetne. Ja muszę przyznać, że nie potrafię się przestawić na robienie fiszek z czegoś innego niż języków. Jakoś, nie wiem, używam Anki i super, że o tym w ogóle zostało, że to gdzieś się pojawiło właśnie na social mediach, takie związane z efektywną nauką, bo Anki jest ekstra. O tym na pewno będzie mówił, tak, o tym będzie mówił na pewno Krystian, tak. Bo Krystian mówi o tych aplikacjach, więc no na 100% o tym wspomnij, bo jest świetna, ale już teraz wam wszystkim polecam, bo warto. I nie wiem, tutaj się zgłosiła jedna osoba. Ja nie wiem, czy tutaj chyba Ania to była, czy się zgłosiła, bo chce coś powiedzieć, czy dlatego, że chciała zgłosić, że ona też tak robi. No nie wiem. Ania, która jest gościem, czy tam przypadkowo? O! Chyba włączyła mikrofon, nie słychać niczego. Nie, w razie co to piszcie pytania w tam, gdzie wysyłałam link. To tak będzie po prostu najprościej, bez włączania mikrofonu. Dobra, tak patrzę jeszcze, czy mamy tutaj jakieś pytanka albo jakieś pytanko ode mnie. A próbowałaś w ogóle robić Pałac Pamięci? Jeszcze nie próbowałam, się zbieram do tego i trochę czytam, trochę się do tego tak stroszę, że tak powiem, bo nie wiem, w pewnym momencie był też bardzo duży, tak kolokwialnie powiem, hype na ten Pałac Pamięci, a ja jak się o czymś coś bardzo, bardzo, bardzo długo i dużo mówi, to automatycznie od tego uciekam. Zamierzam wdrożyć, ale nie wiem, czy wdrożę to w tym semestrze, czy się nie przełożę do tego po prostu w wakacje, żeby na spokojnie sobie zacząć ogarniać sam temat od podstaw tak naprawdę. Ty głównie wszystko robisz metodą Spaced Repetition Active Recall, tak? Dokładnie tak. No pewnie, właśnie o tej metodzie będzie zaraz, o tych dwóch metodach będzie zaraz mówić Maciek, więc jeśli ktoś nie słyszał o nich, to się dowie na pewno, tak. Na pewno dużo, bo są fajne. Ja ostatnio zaczęłam właśnie robić Pałac Pamięci, jak się uczę parazytologii i podoba mi się. Szczerze, bardziej mi się podoba niż mapy myśli, więc no
tak jak mówiłyśmy, warto jest znaleźć coś dla siebie, bo ja na przykład, nie wiem, no mapy myśli na mnie strasznie dużo czasu zajmowały i potem nie pamiętałam, co było w której mapie, więc każdy jest innym człowiekiem i musicie znaleźć coś takiego idealnego dla siebie, ale fajnie, fajnie jest wiedzieć o tych metodach, żeby też wiedzieć, z czego możemy tak naprawdę korzystać, bo tego jest mnóstwo. Dokładnie, ja się z tym zgadzam. Każdy znajdzie coś dla siebie. No. A ile czasu poświęcasz na sen? Tak? 7,5 godziny i to jest 7,5 godziny u mnie niezmiennie. Tak, chyba że pojadę do domu akurat i to wtedy może te 8,5, ale raczej jak jestem normalnie tutaj u siebie w mieszkaniu, to staram się spać 7,5 godziny i to jest raczej czas, który się u mnie nie zmienia. Bo ja jak śpię krócej, jestem nie do życia, jak śpię dłużej, to też jestem nie do życia. Dobra, kolejne pytanko mam. Czy posiadasz iPada? Posiadam i uważam, że bardzo dobrze zrobiłam, że się w niego zaopatrzyłam, aczkolwiek wcześniej korzystałam po prostu ze zwykłego tabletu samsungowego, przy czym no, zaczęłam, to był stary jednak tablet, sprzęt, który zawodził i kupiłam sobie za własne zapracowane pieniądze iPada i uważam, że to jest bardzo fajne narzędzie, żeby sobie usprawnić niektóre rzeczy, czy trzymać po prostu notatki w jednym miejscu, robić notatki w jednym miejscu, korzystać z aplikacji, albo po prostu jako czytnik do książek, czy po prostu narzędzie do pracy, do nauki, które może nam ułatwić ją. A że iOS ma też super sklep, w którym na przykład są świetne aplikacje pokroju atlasów anatomicznych, atlas histologiczny, jakieś, nie wiem, gry, quizy i inne aplikacje do robienia fiszek. No to uważam, że jest to coś przydatnego, szczególnie jeżeli na przykład dużo się podróżuje też, żeby nie zabierać ze sobą tych wszystkich książek, które jednak ważą trochę, nie tylko na medycynie, po prostu na wszystkich studiach, no to można je mieć przecież na iPadzie, można mieć swojego pensila i po prostu, nie wiem, pracować sobie na nim. No tak, to się zgadzam, bo też tak samo jak kiedyś jeszcze robiłam notatki, i nie wiem, jechałam do chłopaka posiadając atrasy i jeszcze zeszyty, z których robiłam notatki, no to kręgosłup po prostu tak. Spada. Mhm. Więc to się zgadzam. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania, czy nie ma. Na razie tutaj nie widzę niczego. O. Ktoś coś pisze, zaraz zobaczymy. A tu ja mam jeszcze może takie pytanie, jak czekamy na pytanie, to może powiedz mi, jak działasz w IFEMS-ie? Aktualnie działam w sekcji z COMI i robiliśmy duży projekt Zrozumieć anatomię, to była taka wielka powtórka przed sesją i mam aktualnie w planach dwie inne akcje, które będę realizowała z koleżanką. Na razie jestem na fazie jakby rozpisywania takich projektów i głównie w ten sposób, tam dodatkowo jestem jeszcze zastępcą wiceprzewodniczącej na naszym oddziale, ale tutaj no niewiele co robię mimo wszystko, bo Martyna ogarnia rzeczy. Okej, dobra, to pytanko. Czy podczas studiów pracujesz? Jak się w ogóle utrzymujesz? Utrzymuję się sama, znaczy czasami coś mi tam podrzuci babcia, ale udzielam korepetycji i jakby z korepetycji, że tak powiem, żyję i sama sobie opłacam mieszkanie, sama kupuję jedzenie, więc z tych godzin no, mam jednak trochę, żeby mi się to wszystko udało, więc normalnie studiuję i można powiedzieć, że też normalnie pracuję. Tam czasami mi jeszcze wpadną jakieś zlecenia, bo jestem też gdzieś tam animatorem wolnego czasu przy okazji, więc czasami, nie wiem, zorganizuję jakieś urodziny czy jakieś animacje dla dzieci, czy też w ciągu ferii i wakacji staram się jeździć jako wychowawca i jako animator na kolonie albo półkolonie, no więc też w ten sposób sobie, że tak powiem, odkładam pieniądze, żeby potem móc płacić za mieszkanie. Oczywiście jak przyjeżdżam do domu, to jedzenie biorę, to też wiecie, nie jest tak, że mnie nie karmią, ale... Ale tak, zawsze wracam wtedy z ogromną torbą jedzenia i bardzo mnie to cieszy, bo zawsze, wiecie, to też mniejsze wydatki. No, oczywiście, że tak. Kolejne, jaką porę dnia wybierasz na planowanie i czy masz jakieś rutyny poranne, wieczorne? Moją poranną rutyną jest wstać, rozciągnąć się przez 10 minut i zjeść. I zjeść w piżamie. Ja jestem z tych osób, które nie wychodzą w ogóle z domu bez jedzenia.
Potem się myję i zaczynam swój dzień. To mi zajmuje tak 45 minut zazwyczaj do godziny, jeżeli mam problem ze wstaniem. A wieczorem ostatnio, to tak już 2 tygodnie wdrożyłam czytanie sobie wieczorne książki i to jakiejkolwiek, nie podręcznika, tylko jakiejś takiej spokojnej książki, która ma mnie zrelaksować i troszeczkę tak uśpić, bo jednak jestem dość aktywnym człowiekiem, który ma problem z zasypianiem i jeżeli na przykład powiedzmy uczyłam się po prostu wieczorem i mam, nie wiem, umyłam się i mam iść spać, to jest ciężko wtedy tak od razu zasnąć, więc wolę sobie te 15-20 minut się wyciszyć przy książce, przy gdzieś tam włączonej muzyce i dopiero potem iść spać. I to jest w sumie moja taka rutyna. A w którym momencie dnia planujesz? Jak na początku dnia czy wieczorem poprzedniego? Na początku. Planuję zawsze na początku dnia, przy czym wiadomo, ja mam wszystkie rzeczy wpisane też w kalendarzu. Jeżeli czegoś nie zrobię, no to przychodzi na to na następny dzień, no ale rzadko się tak zdarza, bo jednak staram się robić wszystko w ciągu dnia, w zależności od tego, jaki mam nastrój. No bo właśnie rano wiem, jak ja się czuję w tym momencie. Nie wiem, jak się będę czuła po wstaniu. Dlatego uważam, że ranek jest najlepszy, żeby sobie to zaplanować. Dobra, super. Bardzo Tobie dziękuję za spotkanie. Naprawdę bardzo mi się podobało, więc dziękujemy Tobie bardzo, bardzo, bardzo. A teraz wszystkich zapraszam na krótką przerwę, 5 minutek, a w czasie tej przerwy bardzo Wam polecam poinformować swoich znajomych na Instagramie, że jesteście z nami i możecie zabrać udział w naszym konkursie instagramowym, czyli wystarczy zafollowować nas, czyli FemSep Poznań na Instagramie, też sklep na Medycyna Shop i wstawić zdjęcie na Instastory oznaczając nas i wtedy już bierzecie udział w konkursie. A już teraz właśnie klikam i wlatuje pytanie konkursowe na nasze wydarzenie, więc zobaczymy, czy efektywnie słuchaliście Michaliny i do zobaczenia za 5 minutek.
Okej, okay, mamy 19:10. Ja sobie wróciłam z kubkiem wody, więc możemy już wrócić do naszego webinaru. I teraz wystąpi dla Was Maciej. Maciej prowadzi kanał Evidence-Based Studying i kanał chyba jest polecany przez wszystkich polskich twórców, którzy mówią o efektywnej nauce. Sam Maciek jest uważany za pioniera w ogóle, jeśli chodzi o mówienie takich o prawidłowych metodach przyswajania wiedzy właśnie na polskich social mediach, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że udało mi się go zaprosić. I też przyznam szczerze, że był takim głównym powodem, że zaczęłam zmieniać swoje nawyki nauczania. Więc oddaję głos Maciejowi. Mam nadzieję, że jest z nami. Coś widzę, że ktoś się pojawia. A nie, to Monika. Halo Maciej, Maciej. O, widzę, jesteś. Aczkolwiek jeszcze Tak, już jestem. Tylko sekundę potrzebuję na ogarnięcie sprzętu, bo mi przez sekundę wyszło. Już ogarniam. Nie ma problemu. To jest czasem złośliwość rzeczy martwych, nic nie możemy na to poradzić. Ja też wczoraj na początku webinaru tam mnie ciągle wyrzucało ze spotkania, więc się zdarza czasem. Okej, okay, widzimy cię. To powinno działać teraz. Okay, czy widać może ekran, czy nie? Tak, widać, tylko jesteś trochę cicho. Dobra, zaraz zobaczę. O, tak, teraz lepiej było. No dobra, to po prostu bliżej mikrofonu. A widać prezentację? Mhm, tak, znaczy takie te małe slajdy. Tak, dobra. Okej, okay, dobra, to ja może zacznę, zanim coś się zepsuje. Więc dobra, to zacznijmy od tego. Jakby coś się działo, to tam w razie czego można mówić, co i jak. Może nie od ostatniego slajdu. Dobra. No to cześć wszystkim. Ja nazywam się Maciek. Jestem studentem czwartego roku kierunku lekarskiego na GUMEDzie. No i cóż, w sumie niektórzy mogą mnie kojarzyć z tej inicjatywy, jaką jest podcast Evidence Based Studying. No też jeśli chodzi o wolny czas, no to w wolnym czasie różne rzeczy robię. Lubię tam chodzić, pływać, sobie poćwiczyć. Też zajmuję się trochę rokiem, bo byłem starostą na swoim roku. Teraz jestem wicestarostą. W IFMSA chwilę działałem też przy tych fajnych organizacjach typu Peer Support. No więc takie różne rzeczy robię. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o nauce efektywnej, no bo jeśli chodzi o studentów, czy też uczniów liceum, no bo to też jest dosyć istotna sprawa, no to ta nauka jednak gra dosyć dużą rolę, no bo od pewnego momentu zajmuje ona nam dosyć dużą ilość czasu. I w związku z tym jakby ja wychodzę z takiego założenia, że nauka jest przyjemna, zwłaszcza jeśli się uczymy dla siebie i uczymy się czegoś, co nas interesuje, czy coś, czego będziemy, czy coś, co będziemy w przyszłości robić, natomiast no, czasami jest to element taki po prostu niezbędny do zaliczenia, czyli musimy się nauczyć na coś, co zupełnie, kompletnie nas nie interesuje albo jest w zupełności nam niepotrzebne. No i w takich momentach uważam, że jakby im mniej czasu poświęcimy, a lepsze będą tego efekty, tym lepiej. I dlatego, tak jak mówię, dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o tym, czym jest Active Recall i Spaced Repetition, bo to są mechanizmy, które naukowo zostały udowodnione, że poprawiają efektywność nauki, jeśli są odpowiednio zastosowane. Jaki jest plan tej prelekcji?
Otóż na samym początku powiem wam o tym, jak natknąłem się na ten Active Recall i Spaced Repetition. To takie krótkie backstory. Potem powiemy pokrótce, co to jest Active Recall i Spaced Repetition. Następnie podam przykłady. I jakby to jest, wydaje mi się, że główna część tej prezentacji, czyli jak zaimplementować Active Recall i Spaced Repetition do nauki, bo możemy sobie mówić o badaniach naukowych i to będzie fajne i być może interesujące dla niektórych, ale jakby zazwyczaj, tak jak już prowadzę ten podcast, nie wiem od ilu, od 2 lat chyba, czy 1,5 roku, jakoś tak, to zazwyczaj ludzi interesuje jednak, jak to zaimplementować, a nie to, że to jest skuteczne, bo to, że to jest skuteczne, to już zostało udowodnione i to kilkakrotnie. I potem, jakie narzędzia opierające się na Active Recall Space Repetition warto używać. I na końcu powiemy trochę o przykładowych rozwiązaniach łączących Active Recall i Space Repetition. Ja tutaj zrobiłem, że tak powiem, taki case, że tak powiem, żeby pokazać w 2 różnych sytuacjach, jak możemy te rzeczy wykorzystać. No i podsumowanie, jakieś odnośniki do dalszego pogłębiania wiedzy, jeśli kogoś ten temat zainteresuje, czy będzie chciał jakoś jeszcze bardziej sobie usprawnić to funkcjonowanie. No dobra, jakie jest backstory? No jest takie, że jakby moim zdaniem jest bardzo ogromny przeskok w nauce między liceum a na studiach. No i ja przyszedłem na te swoje studia pierwszy rok kierunku lekarskiego z takim nastawieniem, no jakby jak bardzo trudne to może być. No ludzie mówili, że no trzeba się uczyć, wiadomo, regularnie, ale jakby no dla ucznia liceum, no co to znaczy nauka regularna, no bo czy to będzie o wiele trudniejsze, czy nie, będziemy o wiele więcej czasu poświęcać na to. No i ja tak przyszedłem z takim nastawieniem, że co, będę słuchać na seminariach, uważać na ćwiczeniach, może w domu sobie trochę poczytam i to wystarczy. Oczywiście no to nie wystarcza, no chyba, że ktoś jest bardzo zdolny albo, że tak powiem, ma pamięć fotograficzną. I tak no, do pierwszego koła przysiadłem, jeśli chodzi o pierwsze koło z anatomii, to poszło mi nawet nieźle, bo to mnie wyciągnęło, powiedzmy, najbardziej ze wszystkich kół na tym roku. Natomiast no, poświęciłem naprawdę przesadną ilość godzin na to kolokwium i jakby zacząłem mieć takie wrażenie, że coś tu jest nie tak, że jednak okej, zgadzam się, materiału jest o wiele więcej na studiach niż w liceum, ale no jakoś o wiele gorzej to idzie. No i też pamiętam do dzisiaj takie słowa właśnie prowadzącego przed pierwszym kolokwium, który powiedział, to były słowa, że jeśli nie osiągniecie jakiegoś tam wyniku, to było bodajże tam chyba 50-60%, a faktycznie siedzieliście do tego koła, dosyć dużo czasu na to koło poświęciliście, no to pytanie jest takie, czy nie powinniście zmienić jakoś swoich sposobów nauki, czy też no, metody nauki, jeśli faktycznie wam się nie powiodło, czyli na przykład ktoś dostał tam, nie wiem, 30 czy 40%. Nie mówimy tutaj o kwestiach praktycznych, bo nauka praktyczna, anatomii to zupełnie co innego. Mówimy raczej o teorii. No, mi się jakoś z tej teorii poszczęściło, natomiast do dzisiaj jakby stwierdzam, że te słowa są bardzo jakby mądre, bo wiele osób uważa, że jedyne 2 czynniki, które grają rolę w nauce, to jest to, ile ktoś poświęci czasu, czyli czas, i jakby, że tak powiem, zdolność osoby do jakby zapamiętywania informacji. Bardzo często ludzie po prostu uważają, że wow, ktoś jest bardzo zdolny, ktoś jest geniuszem. No i tak do końca nie jest, bo oczywiście są wyjątkowe jednostki, które mają właśnie zdolność zapamiętywania niezwykle dużej ilości informacji, czy też właśnie mają tak zwaną pamięć fotograficzną, no ale większość jednak populacji taka nie jest i myślę, że jakby to zdanie mówiące o tym, że należy spojrzeć na wszystkie osoby, które mają dobre wyniki pod kątem tego, jak one się uczą, żeby zobaczyć, że tak naprawdę nie są jakimiś wyjątkowymi geniuszami, tylko po prostu robią rzeczy, które są mniej lub bardziej efektywne w porównaniu do nas. No i ja tak z tą anatomię zawaliłem na pierwszym terminie, więc pisałem drugi. No drugi na szczęście termin zdałem. Natomiast w międzyczasie otrzymałem fajne urządzenie, jakim jest iPad i tak stwierdziłem, no fajnie, ale ja korzystam głównie z laptopa, no to po co jakby mi iPad, a to jednak drugie urządzenie, ale stwierdziłem, okej, jakby chciałbym wykorzystać jak najbardziej jego potencjał, więc tak zacząłem sobie szukać i grzebać na YouTubie, aż znalazłem taki film How I Take Notes on My iPad. No i właśnie z tym się zaczęła przygoda z całym Ali Abdalem, to było 3 lata temu albo no, na pierwszym roku, więc powiedzmy, że 3 lata temu. I zacząłem oglądać te filmy, ale natrafiłem na inne filmy, czyli How to Study for Exams, Evidence-Based Revision Tips.
I byłem bardzo zdziwiony, czego dowiedziałem się z tych filmów. Tych filmów z tej serii jest chyba, nie wiem, z 7 czy 6. Natomiast dwa główne właśnie tyczą się Active Recall i Space Repetition. I ogromnie się zdziwiłem, jakby, że nigdy się nie zastanawiałem nad tym, jak ktoś się uczy. No jak się w liceum obserwowało uczniów, no to się widziało, że ktoś robi fiszki na język angielski, że ktoś czyta podręcznik z biologii, ktoś inny robi testy, ale jakby nigdy nie kwestionowałem tego, jak się uczę, no bo dopóki, że tak powiem, oceny czy tam jakieś wyniki z tych testów, albo miałem poczucie, że jakby jestem nauczony, no to nigdy nie kwestionowałem tego, co robię. A tu jednak okazało się, że bardzo dużą rolę właśnie różne techniki nauki mają na nasze wyniki, a więc i czas poświęcony na naukę. I tak zacząłem jakby wykorzystywać te rady Aliego, jeśli chodzi o Active Recall i Space Repetition na drugim roku, co moim zdaniem całkiem dobrze przełożyło się na dobrą średnią, dobre wyniki, takie poczucie, że wszystko jest okej, ale przesadzałem, bo tak jak niektórzy słuchacze mogli kiedy wysłuchać podcaście, na przykład potrafiłem robić 300 fiszek wanki na fizjologię i nie to, żebym był jakiś nadgorliwcem, ale po prostu nie wiedziałem jeszcze wtedy, jak powiedzmy ten cały temat fiszek ugryźć dobrze. I też zacząłem przygody z Anki, Notion, Google Sheets, więc jeśli chodzi o te programy, to trochę doświadczenia mam. Tu są te filmy, bardzo polecam, jeśli ktoś ma, że tak powiem, umiejętności językowe na tyle, żeby właśnie sobie wysłuchać tych trzech filmów, to gorąco polecam. Jedynie akcent, czy tam też czasami przyspieszenie Aliego powoduje, że czasami trudniej się tego słuchać. I też jeśli ktoś nie za bardzo może, czy woli w jakiejś formie takiej, powiedzmy, audio, to może też przesłuchać ten pierwszy odcinek mojego podcastu, bo no ja nie ukrywam i nigdy nie ukrywałem, że większość rzeczy, które mówię, to nie jest wymyślanie koła na nowo, ani żadne z tych rzeczy, które raczej wspominam w tym podcaście, nie są rzeczami, na które sam wpadłem, oprócz tam takich różnych kwestii typu wpływ muzyki na naukę i jakieś tam niektóre badania z koncentracji. Natomiast reszta jest oparte głównie na badaniach, które wyciągnął Ali, więc to gorąco polecam. No i przejdźmy już od tego backstory do tych metod nauki. Moim zdaniem ważnym pytaniem jest to, jak się uczą studenci, czyli jakie mamy konwencjonalne metody nauki. No i tutaj mamy takie właśnie grafy, które nam pokazują. Pierwszy graf pokazuje nam metody nauki, które stosują studenci, a drugi jakby, która strategia jest strategią numer jeden, czyli najczęściej wykorzystywaną. Przez studentów to oczywiście badanie jest robione bodajże w Stanach Zjednoczonych. No jak widzimy, najwięcej studentów korzysta z metody ponownego czytania. Czasami rozwiązywanie problemów, no trzeba wziąć pod uwagę to, że no to są warunki amerykańskie, więc na przykład to practice problems u nich jest dosyć takim popularną metodą jakiegoś rozwiązywania grupowych problemów, czy jakiejś takiej pracy grupowej, no może u nas troszeczkę mniej. No, fiszki mają dosyć sporo, natomiast no jakby ja jednak widać tą przewagę głównie czytania i takich trochę biernych rzeczy typu na przykład przepisywanie notatek. To też można zauważyć w tym grafie. I dlaczego jest tutaj napisane coś o prawie Parkinsona? No prawo Parkinsona mówi o tym, że praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie, a tak naprawdę w prostszy sposób można powiedzieć to, że im więcej czasu damy sobie na zrobienie czegoś czy naukę, tym faktycznie więcej ona tego czasu pochłonie. I na sytuacje życiowe każdy chyba słyszał takie powiedzenie, że jak właśnie im więcej się robi, tym więcej ma się wolnego czasu, bo wtedy lepiej się człowiek zorganizuje, lepiej zaplanuje. A jakie to ma przełożenie na te metody nauki? Ano takie, że no jeśli na przykład dajemy sobie czas 4 godziny nauki, czy 8 godzin nauki, albo rozplanowujemy naukę na jakiś tam dłuższy okres czasu, no to bardzo często bierzemy właśnie pod uwagę, ile chcemy spędzić czasu na nauce. I w tym wypadku bardzo istotne jest, jak będziemy się uczyć, bo na przykład bardzo długą metodą nauki jest ciągłe czytanie podręcznika. No w zależności od tego, jakie kto ma umiejętności, ile słów na minutę potrafi przeanalizować, czy ile strony na minutę potrafi przeczytać, no to pójdzie mu to szybciej czy krócej. Natomiast jest to te bierne metody nauki, te konwencjonalne metody nauki, one po prostu dają takie złudne poczucie, że my się uczymy się nawet dosyć długo, bo na przykład robienie notatek, no nie oszukujmy się, jak ktoś robi na komputerze i ma typing speed nie wiadomo jaki, no to bardzo szybko potrafi zrobić notatki, no ale jeśli ktoś pisze manualnie, no to jednak zajmuje to godzinę, dwie, trzy czasami. Tak samo ciągłe czytanie i mamy takie złudne poczucie, że cały czas ciężko się uczymy, ciężko pracujemy, a tak naprawdę no, zdajemy sobie za dużo czasu
na tą naukę. Przez to wybieramy też metody, które są takie rozleniwiające, ale dają nam złudne poczucie, że coś robimy. I przechodząc od prawa Parkinsona i konwencjonalnych metod nauki, czyli tymi metodami były czytanie, czy ponowne czytanie podręcznika, również taką metodą jest na przykład highlightowanie, czyli tak jak widzimy te często podkreślacze na Instagramie, no to właśnie podkreślanie różnych rzeczy, czy robienie notatek, to jest traktowane jako metody konwencjonalne. Czym są efektywne metody nauki oparte na dowodach? To zazwyczaj są metody, które mają podłoże, w których raczej podłoże czy główną rolę grają mechanizmy 2, czyli Active Recall i Spaced Repetition. Co to jest Spaced Repetition? Z angielskiego to jest powiedzmy system powtarzania w przerwach. No można byłoby to w ten sposób mniej więcej powiedzieć. Głównie chodzi o to, że uczymy się, natomiast powiedzmy danej jednej informacji, czy jakiejś jednostki, czyli też jakiejś pewnej ilości informacji uczymy się w pewnych odstępach. Czyli dajmy na to, mamy 10 słów do nauki, to być może tego jednego słowa nie powtarzamy do znudzenia w głowie, na przykład jego tłumaczenia z języka angielskiego, tylko powtarzamy na przykład 5 słówek, potem próbujemy sobie przypomnieć tłumaczenie pierwszego słowa, i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie próbujemy ciągle powtarzać jednej rzeczy pod rząd albo powtarzać ją tylko raz, tylko próbujemy ją powtarzać kilka razy, ale jakby z pewną przerwą. No i tutaj dobrą reprezentacją jest system Leitnera, często kojarzony z fiszkami językowymi. No chyba każdy w domu u nas widział takie pudełka albo gdzieś na filmach widział takie pudełka z fiszkami językowymi, gdzie mają przegródki, więc to jest właśnie ten system Leitnera, bardzo popularny. Natomiast Spaced Repetition nie jest wykorzystywany jedynie do fiszek i tutaj zaraz sobie powiemy trochę więcej o tym. Ja mówię w pewien sposób enigmatycznie, ale że tak powiem to ma ręce i nogi, bo jeszcze trzeba wspomnieć, zanim dojdziemy do clue Spaced Repetition, o fizjologii. Istnieje sporo rodzajów pamięci, tam deklaratywne, epizodyczne. Ja tam już szczerze powiedziawszy w ogóle nie pamiętam tego z propedeutyki neurologii. Natomiast nas tutaj interesuje ten podział pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, czyli nie jakby rodzajów pamięci, tylko tego, jak działa ogólnie pamięć. I żeby zapamiętywać fakty, informacje, musi zachodzić proces jakby przechodzenia informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, ale w dłuższej perspektywie również uruchamianie pamięci, czy raczej uruchamianie informacji z pamięci długotrwałej do aktywnej formy. No i tu mamy to właśnie przedstawione na tym grafie, czyli jeśli uczymy się, tutaj mamy to learning stimulus, no to przechodzimy, ta informacja przechodzi nam do pamięci krótkotrwałej. Jeśli na przykład pójdziemy spać na wyznaczone na przykład 7,5 godziny, to zachodzi podczas snu konsolidacja pamięci i informacja teoretycznie powinna przejść do pamięci długotrwałej. No i jeśli z kolei będziemy powtarzać informację zapamiętaną, będziemy mieli aktywację tej informacji z pamięci długotrwałej do aktywnej formy i następnie znowu jakby zajdzie proces konsolidacji, tylko tym razem nazywa się to rekonsolidacja. I na czym to wszystko polega? No ogólnie tak bardzo upraszczając te podstawy neurologii, chodzi o to, że wraz z powtarzaniem informacji, jeśli ona już gdzieś tam zakodowana jest w naszym mózgu w pamięci długotrwałej, to ciągłe powtarzanie jej najpierw powoduje jakby zmiany chemiczne, czyli tam się wydzielają różne przekaźniki, a wraz z czasem zachodzą jakby zmiany też strukturalne w neuronach, czyli jakby połączenia się zmieniają, wzmacniają, czy tworzy się więcej połączeń, więc wtedy te jakby zmiany są trwalsze. Więc to jest coś, o czym powinniśmy pamiętać. Czyli ważne jest zapamiętywanie informacji, ważny jest sen, ale ważna jest też powtórka tych informacji, bo to, że raz przeszła informacja do pamięci długotrwałej, to nam dużo nie mówi. I czy SRS działa? No i był taki sobie pan, który się nazywał Ebbinghaus i wymyślił krzywę zapominania. I ta krzywa zapominania oczywiście w dzisiejszych warunkach nie jest dobrą naukową reprezentacją procesów pamięciowych. Nadal jednak jest dobrą reprezentacją do tego, żeby pokazać jakby proces zapominania. On badał zapamiętywanie bezsensownych sylab, to można sobie przeczytać w tym opisie. No i jak mamy tutaj na tym grafie przedstawione po 20 minutach, zobaczcie jak szybko bez powtórki
jakby zapominał aż 40% materiału po godzinie, no to już było 50% i tak naprawdę więcej niż 60 po 9 godzinach, a wraz z dniami jakby tworzyło się, że tak powiem, plateau. No i tutaj wiele osób zarzucało mu, że on się uczył bezsensownych rzeczy, czyli jakby sylab, które były w losowej kolejności ułożone, które nie miały żadnego znaczenia, więc informacja ta była bezsensowna, a w normalnym życiu nie uczymy się rzeczy bezsensownych, czyli jakby pozbawionych znaczenia, bo jakieś rzeczy są dla nas emocjonalnie istotne, nas ciekawią, inne wywołują w nas emocje, tak na przykład jak, nie wiem, jak ktoś nie lubi histologii, no ale jednak w jakiś sposób dla niego jest to relevant, bo musi się tego nauczyć, bo jest to dla niego emocjonalnie ważne, może go to irytuje, a może go interesuje ta histologia i jednak jest jakiś tam w tej histologii w kilku miejscach ciąg przyczynowo-skutkowy zachowany. Tak więc nie jest to tak bezsensowne jak losowe sylaby. No ale w sumie patrząc na czasami naukę biochemii w niektórych ośrodkach, to ja się nadal zastanawiam, czy faktycznie tak jest. W każdym razie SRS działa i SRS działa w ten sposób, że próbujemy przypomnieć sobie informacje, zanim tempo zapominania osiągnie poziom krytyczny. I to tutaj jest widoczne na tym grafie, czyli wraz, że tak powiem, z zapominaniem informacji próbujemy sobie przypomnieć daną informację, czyli jakby powtórzyć sobie coś, czego się uczymy. I efekt ten, czy efekt tego działania jest taki, że wraz z czasem jakby ta krzywa mniej spada w jednostce czasu, czyli jakby szybciej tworzy się plateau, a nie ma takiego szybkiego zjazdu, czyli w skrócie im częściej będziemy powtarzać w odpowiednich odstępach czasu, tym na dłużej będziemy jakby zapamiętywać informacje, a będziemy krócej czy też mniej zapominać tą informację. Dowody naukowe na to są, ja je przedstawię w późniejszej części, jakby kogoś interesowało, tu są takie różne badania, też może udostępnię tą prezentację, zobaczymy. No tutaj z Osmosis mamy też takie wykazanie tego, jak to działa, czy też jak to wygląda lepiej. Teraz przejdźmy do tego, czym jest Active Recall. Active Recall to jest, powiedzmy, aktywne przypominanie sobie informacji, czy też aktywne jakby czerpanie informacji z głowy. No tutaj jest napisana definicja z Wikipedii, czego by wam na studiach nie mówili. Ja uważam, że nadal to jest dobre źródło informacji, tylko trzeba sprawdzać, co tam jest napisane. To zasada efektywnego uczenia się, która głosi potrzebę aktywnego stymulowania pamięci podczas procesu uczenia się. Kontrastuje to z recenzją bierną. No tak, czyli z jakby z powtarzaniem biernym, czyli na przykład czytaniem. No dobra, ale może żebyśmy nadali temu jakieś znaczenie. Jakie mamy przykłady Active Recall? No, może być to nauka przez powtórkę fiszek na przykład, czyli mamy fiszki papierowe w Anki, w Quizlecie. No i mamy pytanie na przykład czynniki wpływające na wzrost kreatyniny w surowicy. No i mamy na przykład chorobę nerek, ketokwasicę, podaż, mięsel, leki i tak dalej. Zakładamy, że najpierw czytamy pytanie, zastanawiamy się, odpowiadamy na nie w głowie, potem widzimy odpowiedź. Może być to odpytywanie się w pojedynkę lub wiele osób na głos lub nie. Czyli na przykład chodzimy sobie po pokoju i próbujemy sobie powiedzieć, jak to było z tym jakimś tam odruchem kardiogennym albo jakimiś tam drogami czucia protopatycznego po kolei. Może być to też opowiadanie czy tłumaczenie tematu z głowy inną osobą. To jest znane jako technika Feynmana. Czyli próbujemy jakby wytłumaczyć dane zagadnienie, tak jakbyśmy próbowali je wytłumaczyć przedszkolakowi. I to sprawdza to, czy my to rozumiemy, to zagadnienie. Ale nadal, jeśli próbujemy sobie w głowie opowiedzieć to lub komuś, to aktywnie czerpiemy informacje z głowy, tak samo jak przy rysowaniu na przykład schematów, czy map myśli, czy też porównań z głowy. Dobrym przykładem tutaj jest biochemia. Ja na przykład miałem tak, że jak biochemii się uczyliśmy, to miałem w Notion po prostu takie pytania, na przykład podaj schemat mechanizmu powstawania fenyloketonurii wzorami. No i że my musieliśmy umieć właśnie, a propos bezsensownych informacji, umieć to wszystko narysować wzorami. No to miałem to pytanie, wtedy wyciągałem sobie tablet czy tam kartkę i rysowałem z głowy wszystko, co pamiętałem lub czasami nic. Ale dopiero wtedy, jak byłem pewny, że nic więcej nie napiszę albo w ogóle nic nie napiszę, sprawdzałem, jak to było, próbowałem to narysować od początku i na przykład za jakiś czas próbować to powtórzyć. I co to ma w ogóle wspólnego z, jakby jaki jest wspólny mianownik? Taki, że nie
czytamy, nie zaglądamy do źródeł, tylko próbujemy sobie z głowy przypomnieć to, czego kiedyś się już uczyliśmy lub uczyliśmy się przed chwilą. I też tak upraszczając, to jest to po prostu uczucie, kiedy czujemy, że paruje nam głowa i próbujemy sobie coś przypomnieć. Wtedy działa właśnie Active Recall. I tutaj znowu przypomnienie, jakie są metody nauki używane przez studentów. Jakie są dowody? No, ja bym nie chciał się tutaj za długo na tym rozwodzić, bo my też super dużo czasu nie mamy na to. No ale powiedzmy, że takie tam dwa badanka wam pokażę. Mamy, po lewej są zamieszczone badania, które są warte, z którymi warto się zapoznać, a po prawej mamy jedno z pierwszych tych trzech badań. Mamy tutaj wyniki badań nad rezultatami nauki dwoma różnymi metodami w tej samej jednostce czasu. Pierwsze jest to czytanie plus równoległe tworzenie map myśli, konceptów, czyli osoba po prostu sobie notowała w jakiś tam sposób, robiła tam spider diagramy czy cokolwiek tam innego, a drugie to było czytanie, następnie wypisywanie z głowy to, co się zapamiętało, plus ponowne czytanie. I jakby to trwała ta czynność tyle samo, to znaczy dali im tyle samo czasu tym dwóm grupom. Po tygodniu przeprowadzono dwa testy. Pierwszy to krótkie odpowiedzi na dwa pytania o dosłowną informację z tekstu plus pytanie o wyciągnięcie wniosków, a drugie to stworzenie mapy myśli konceptów. No i w obu testach lepiej poszło uczestnikom grupy A, co jest moim zdaniem, przepraszam bardzo, nie z grupy A, tylko z grupy B, czyli to jest błąd. Czyli w skrócie, czytanie plus wypisywanie z głowy to, co się zapamiętało, czyli właśnie Active Recall, czyli próba wyciągnięcia tych informacji, z którymi przed chwilą człowiek się zaznajomił, spowodowało wzrost wyników, tak jak widzicie na grafie. I to zarówno, że tak powiem, dla testu pierwszego grafu, czyli testu, gdzie były krótkie odpowiedzi na dwa pytania, jak i do stworzenia mapy myśli, czyli nie dość, że jakby pobili tą grupę, która tworzyła mapy myśli na zwykłym teście, to jeszcze w tworzeniu map myśli też ich pobili. To nie oznacza, że tworzenie map myśli jest złym pomysłem, bo wcale nie jestem przeciw tym metodom, tylko chodzi o to, jaki sposób je się tworzy, bo jeśli my je tworzymy równolegle do zapoznawania się z materiałem, to tam nie ma żadnej aktywności. Gdybyśmy tworzyli mapy myśli po zapoznaniu się z materiałem i tworzyli jakby je z głowy, to jest zupełnie co innego. To wtedy mamy Active Recall i to ciekawie by się zestawiło w jakimś innym badaniu, jakby to wyglądało, bo pewnie wtedy te wyniki byłyby bardziej wyrównane. Ale że tutaj osoby tylko biernie robiły takie notatki w postaci spider diagramów, no to niewiele im to dało w porównaniu z osobami, które aktywnie próbowały sobie to przypomnieć. No i jeszcze tutaj drugie badanie, czytanie, analiza tekstów, a następnie testy tydzień później. I tutaj mamy verbatim questions, to są pytania dosłowne, czyli pytania o informacje z tekstu. Inference questions to są pytania o jakby sens, czy też kojarzenie i łączenie faktów i jakby wyciąganie wniosków. Pierwsza grupa, czerwony diagram, po prostu czytała. Druga grupa czytała, ale jakby więcej, ponawiała akt czytania. Trzecia tworzyła mapy, a czwarta zadawała sobie pytania, czy też w jakiś sposób właśnie próbowała sobie wyciągnąć te informacje z głowy. No i znowu wyniki pokazują, że jakby pobili pozostałe grupy w tej dziedzinie. Co ciekawe, jakby ten słupek C, czy też ten graf C pokazuje to, jak osoby uważały, jak bardzo są nauczone. No i złudne jest to, że jak po prostu czytamy, czyli study, czerwony słupek, i ponownie jakby cały czas czytamy, czy też wertujemy książkę, czy tam, nie wiem, przepisujemy notatki w nieskończoność, to te dwie grupy, czerwony i żółty słupek, uważały, że są lepiej nauczone niż osoby, które jakby aktywnie męczyły się i próbowały się czegoś nauczyć, więc to też jest moim zdaniem niezła ciekawostka. I ostatni graf to jest nauka tłumaczeń słów w Swahili, data z Karpickiego i Bauer-Schmidta, czy jakkolwiek się to wymawia. Tutaj chodziło o to, że musieli się studenci nauczyć w programie komputerowym słówek i tłumaczeń jakby słów z Swahili, czyli tam jakieś słowo, na przykład słowo X oznaczało łódź i oni musieli się nauczyć tych tłumaczeń. Komputer im podawał te informacje. Grupa, która raz zapoznała się ze słowem i z tłumaczeniem, no na testach wypadła fatalnie. Osoba, która zastosowała jakby Active Recall, czyli raz sobie przypomniała, próbowała przypomnieć sobie z głowy tłumaczenie tego słowa, no to miała o wiele, wiele lepsze efekty. Następna osoba z kolei miała
jakby efekt active recall, ale pod rząd. To znaczy, jakbyśmy próbowali sobie to wyobrazić w codziennym życiu, to jakbyśmy próbowali nauczyć się listy tłumaczeń słówek z języka angielskiego i do bólu jedno słowo ciągle próbowali, że tak powiemy, sobie przypominać jego znaczenie. I to efektów nie daje, czyli jakby nie warto powtarzać nieskończoność tego samego. To znaczy na przykład mamy zeszyt, mamy słówka i dopisujemy tłumaczenie i cały czas przepisujemy jedno słowo, czyli na przykład tam, nie wiem, że enormous oznacza ogromny, tak? No i na przykład cały czas wypisujemy enormous, ogromny. To nie ma w ogóle sensu. Natomiast osoby, które rozłożyły sobie w czasie powtórki, czyli zadział tutaj efekt active recall, ale spaced repetition, no miały miażdżącą przewagę wyników nad wszystkimi grupami, nawet tymi, które tylko raz zastosowały active recall. Więc wniosek jest taki, warto korzystać z active recall i spaced repetition. Czyli przekładając to na życie, warto na przykład uczyć się słówek w ten sposób, że jeśli mamy 100 słówek, to na przykład co 10 słówek powtarzać pierwsze słowo, na przykład potem powtórzyć je za 20 słów, za 30 słów i tak dalej. I to stosować dla każdego słowa. Tu jest jeszcze jeden graf, ale tu już chyba nie będę o tym wspominać. Więc jakie tutaj są key pointy do wyciągnięcia? O tym i tak będę opowiadać, natomiast jakby ktoś chciał sobie przeczytać prezentację później, to dla niego będzie właśnie, że tak powiem, take home points. Wszystko fajnie, ale jak zaimplementować te dwa mechanizmy do nauki na co dzień, jak i na ostatnią chwilę? No bo właśnie o tym wszystko się fajnie mówi, tylko jak przychodzi do nauki, to ja wiem, co się dzieje, bo człowiek ja na drugim roku przesadziłem na przykład z fiszkami, a za słabo uczyłem się zrozumienia różnych mechanizmów, albo na przykład nie wiedziałem, jak pogodzić łączenie informacji z różnych źródeł. No to zacznijmy od Spaced Repetition System. Ja uważam, że są dwa typy planowania powtórek, manualne albo automatyczne. I zaczniemy od automatycznego, czyli od narzędzi wykorzystujących algorytm SRS, czyli od Anki. Jest to po prostu najprostsza sprawa, bo nie musimy nic robić, to narzędzie jakby wykorzystuje wbudowany algorytm, więc, że tak powiem, możemy się rozleniwić i w ogóle nie kontrolować tego, co się dzieje, tylko na przykład codziennie robić sobie Anki. Natomiast no, Anki nie jest do wszystkiego. Ale jak mówimy o Anki, no to jest to program do tworzenia i powtarzania fiszek. Jest to darmowy program na PC, macOS, Android. Oficjalna wersja z iPadOS kosztuje 120 zł, no to są duże pieniądze, no to są jakieś nieoryginalne aplikacje również. Uważam, że jak ktoś idzie na 6 lat studiów, to wydatek taki nie jest aż takim gigantycznym. Fiszki tworzymy na komputerze, synchronizujemy się z naszym kontem. Największa zaleta to algorytm SRS i kustomizacja. Mamy tyle dodatków, które naprawdę dają nam masę możliwości. Natomiast często ludzie wybierają Quizlet nad Anki, bo po prostu albo nie słyszeli o Anki, albo zniechęca ich interfejs, bo jest brzydki po prostu. Jest na początku trudna w obsłudze, natomiast nie ma chyba ani jednej cechy oprócz designu, w którym Anki ustępowałaby Quizletowi, a jest o wiele lepsza w tym wszystkim. No i jak to wygląda? Słuchajcie, w Anki tworzymy fiszki, czyli na przykład stwierdzamy, że robimy fiszki właśnie tam z fizjologii nerki, prawda? I tworzymy fiszki i potem powiedzmy zabieramy się za powtarzanie tych fiszek. Mamy tutaj fiszkę, czynniki wpływające na wzrost kreatyny w surowicy. Swoją drogą to może nie jest idealna fiszka, bo ma za dużo rzeczy do wymieniania, ale jednak próbujemy sobie w głowie przypomnieć, jakie to są czynniki. Powiedzmy, że wymieniliśmy sobie 3 albo 4, albo więcej nie jesteśmy sobie w stanie wymienić. I klikamy pokaż odpowiedź. Następnie wyświetla nam się odpowiedź, ale na dole wyświetla nam się pasek. I na tym pasku oceniamy, jak bardzo trudne to było. Czyli możemy powtórzyć fiszkę, bo uznajemy, że była za trudna, więc Anki podają nam za 3 minuty po serii innych fiszek. Możemy nacisnąć, że OK. Musieliśmy się chwilę jakby zastanowić nad odpowiedzią na fiszkę, ale wymieniliśmy wszystkie 4 czynniki. No i wtedy Anki na przykład dopiero za dzień nam powtórzy tą fiszkę. No i powiedzmy, jeśli oznaczymy ją jako łatwa, no to mamy za 4 dni powtórkę tej samej fiszki. I w skrócie tak wygląda ten algorytm w skali jakby mikro. Natomiast to się nawarstwia, czyli powiedzmy, jeśli regularnie robimy nowe fiszki, dodajemy je do talii i powtarzamy od początku roku, to na przykład taka fiszka po, nie wiem, po 5-6 powtórkach, jeśli powiedzmy z czasu, z kolejnych powtórzeń jakby zaznaczyliśmy ją jako dobrą czy też łatwą, powiedzmy następne wystąpi nam w naszym deku za 6 miesięcy, albo na przykład pod koniec roku. Także jakby nam
Anki porządkuje to, kiedy będziemy powtarzać dane informacje w zależności od tego, jak trudne są dla nas automatycznie. Dla ekspertów, czy też dla osób, które już są zaznajomione z Anki, polecam Anki Simulator. To jest po prostu program, w którym wpisujemy, ile mamy fiszek, jaki jest cel, do kiedy chcemy je przerobić, i Anki nam mówi, ile mamy robić dziennie tych fiszek. To jest dosyć przydatne, jak ktoś na przykład chce, czy też ma jakiś deck do egzaminu i powiedzmy chce skończyć te fiszki do tego egzaminu. No i oczywiście jeszcze tylko wspomnę o Anki to, że nie każdą rzecz w Polsce, że tak powiem, testy są mało standaryzowane, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych USMLE jest dosyć standaryzowane i deki do USMLE są po prostu tam dwa, czy na przykład trzy legendarne deki, czyli jakby talie kart, które się wgrywa automatycznie do tego programu za darmo i można je, że tak powiem, klepać i nie musimy w ogóle tworzyć tych fiszek, więc to nam zajmuje o wiele mniej czasu. W Polsce jest to troszeczkę niemożliwe, no bo każda klinika, każda katedra w innym ośrodku ma zupełnie inne testy, inne pytania i to w ogóle nie ma sensu, bo każdy pyta o co innego i co ważniejsze dla innej osoby. Manualnie po prostu możemy stworzyć listę tematów, działów, zagadnień i jakby opierać to na retrospective timetable. I o co mi chodzi? Tutaj jest na przykład rozwiązania Aliego, czyli Google Sheets. Ja natomiast tego nie korzystałem, bo wolę to zrobić w Notion, ale jeśli ktoś woli takie rozwiązania, to też jest dobre. O co tutaj chodzi? Wypisujemy sobie tutaj akurat, to są eseje, które Ali miał za zadanie napisać i jakby powtarzać ich treść, żeby potem móc napisać je z pamięci. Czyli wypisujemy sobie powiedzmy tematy. Równie dobrze to mogłyby być zagadnienia z biologii z liceum albo jakieś tam, nie wiem, tematy z geografii, czy też historii, albo w wypadku, nie wiem, histologii, na przykład tam jakieś tkanka mięśniowa, nerwowa i tak dalej. Następnie oznaczamy, kiedy ostatnio powtarzaliśmy, czy zapoznaliśmy się z tym tematem i z każdą następną powtórką jakby piszemy datę, kiedy to powtarzaliśmy i jak bardzo trudna ta powtórka była i w zależności od tego oznaczamy ją kolorem. I wtedy pilnujemy mniej więcej, kiedy to powtarzaliśmy, ile to powtarzaliśmy i czy to było dla nas trudne. I to ma przewagę nad tym planowaniem do przodu, czyli na przykład planowaniem na 4 tygodnie do przodu, na 6 miesięcy do przodu, że tutaj jednak oceniamy dopiero po powtórce. Czyli nie zakładamy, że dany temat zajmie nam 4 godziny, a potem zajmie nam 5. Więc jest to, że tak powiem, takie spokojniejsze rozwiązanie. Dalej plan w Notion, na przykład to może wyglądać w ten sposób. Ja wolę na przykład to w ten sposób oznaczać sobie gwiazdkami poziom trudności. Można też w ogóle dodać na przykład, tak jak tutaj z patomorfologii, takie checkmarki z Anki, czy na przykład zrobiło się też Anki, czy się przerobiło do egzaminu te Anki, czy do kolokwium, czy też nie. Albo na przykład jakieś tam inne powtórki. Jak ktoś woli, zawsze pozostaje planer czy rozpiska papierowa. Ważne, żeby po prostu kontrolować to, że na przykład w odstępie, nie wiem, najpierw uczymy się w dniu zero danego zagadnienia, czyli na przykład, nie wiem, tkanki mięśniowej z histologii, potem się uczymy jej na przykład za 4 dni, potem za na przykład 2 tygodnie, a potem na przykład za 2 miesiące. No to jeśli chodzi o oczywiście regularną naukę, bo na ostatnią chwilę to troszeczkę inaczej wygląda. Plany można tworzyć w perspektywie roku, semestru, miesiąca, dni. I teraz case'y. Case'y to już jest ostatnia rzecz, więc ja chyba się w ogóle zmieszczę w czasie, bo jestem zaskoczony, bo myślałem, że się nie wyrobię. Czyli jak może wyglądać nauka regularna i na ostatnią chwilę. Mamy case numer 1. Rozpoczynamy nowy rok akademicki, a egzamin zaliczenia mamy na koniec semestru czy też roku. Jaka jest moja propozycja, że tak powiem, działania, czy też z doświadczenia, łącząc te metody Active Recall i Spaced Repetition, jak możemy to pogodzić i działać. Ja się zawsze zabieram do nauki poprzez research, czyli w zależności od tego, czy uczymy się dla siebie, czy też na przyszłość. Na przykład mnie interesuje nefrologia, więc jak mamy blog z nefrologii, to nie uczy się jej tylko łapu-capu, tylko jak najlepiej i w taki sposób, żeby zapamiętać ją jak najdłużej i stworzyć wartościowe materiały do nauki naprzód. Ale no, jeśli na przykład miałbym biochemię, no to chciałbym zrozumieć tyle, ile to jest maksymalnie wymagane do zrozumienia biochemii. Natomiast reszta rzeczy bezsensownych czy nieinteresujących mnie wzorów do nauki na pamięć, no to jakby tutaj się staram to ograniczyć. Więc moim zdaniem warto mieć takie dwa podejścia, że nauka dla siebie na przyszłość, a po prostu zaliczenie przedmiotu. Potem, i o co chodzi w tym researchu? W zależności od tego, jak podchodzimy do nauki przedmiotu, na przykład sprawdzamy, jaka jest rozpiska zajęć, to znaczy co jest od nas wymagane. I sprawdzamy to na przykład na stronie przedmiotu i patrzymy, dobra, wymagane jest 10 tematów, a na przykład podręcznika, z którego pytają,
jest 12 tematów, no to na przykład dwa tematy zupełnie nam odpadają i nie musimy się ich uczyć. Albo na przykład wręcz odwrotnie, wymagają od nas cały podręcznik, więc wtedy patrzymy, ok, jest 12 tematów i musimy się nauczyć tych 12 tematów, a nie tylko 10. A jak na przykład człowiek chce się uczyć dla siebie, to na przykład bierze jakiś ładny kurs z nefrologii albo jakąś ładną książkę wartościową, która ma dobre recenzje i na przykład uczy się po kolei z tej książki, w oparciu o to robi jakby research i też potem rozpiskę tematów. Systemem oceniania powtórki realizacji tematów, czyli to, co widzieliście w Notion, czy też w tych Google Sheetsach. Po prostu wypisujecie na przykład z takiego Robinsa, czy z czegoś innego, takie jakieś książki po prostu, powiedzmy Robins, to jest patomorfologia. Jakie tematy są do zrealizowania, zostawiacie miejsca do powtórek i tego, jak dobrze nam poszły. I giełdy, no jakby tutaj, mam nadzieję, że nie słucha nas żaden prowadzący, jakby... O tym powiemy później, bo to są kontrowersyjne tematy. Nauka regularna to jest punkt czwarty, czyli tworzenie materiałów do nauki. To jest punkt pierwszy, bo musimy najpierw mieć jakieś materiały do nauki. Możemy tworzyć sobie pytania czy zadania na przykład w Notion, możemy naukę pamięciową faktów to po prostu tworzyć fiszki w Anki. No w każdym razie no, musimy mieć coś, czego będziemy się uczyć. No bo na przykład otwarcie strony up to date z jakimiś medycznymi, że tak powiem, zagadnieniami no, nam nie wystarczy, bo na przykład na ostatnią chwilę to fajnie jest się z tego uczyć, ale na długą metę no to cały czas otwieranie tego i wyszukiwanie informacji w tych bardzo, że tak powiem, długich tekstach w tym up to date no jest moim zdaniem trochę bezsensowne. No i po każdej sesji nauki i realizacji tematu odznaczamy to w rozpisce, potem mamy naukę regularną, czyli powtórkę materiałów, Anki na co dzień, materiały na przykład w Notion według uznania. Następnie mamy okres przed sesją, przed egzaminem, więc intensywnie się uczymy i na koniec robimy giełdy. No i teraz tutaj mamy taki ładny schemat. Moim zdaniem najpierw na przykład tu jest rozpiska tematów z Robinsa z trzeciego roku. Więc patrzymy, co mamy w rozpisce wymagań kliniki katedry sylabusu, czy też czego jakby od siebie wymagamy, w sensie jeśli chcemy się uczyć dla siebie, no to jakby co byśmy chcieli pogłębić albo czego na przykład nie chcemy się uczyć. Następnie weryfikujemy, czy wszystkiego musimy się nauczyć, czy nie do końca, czy musimy dodać jakieś dodatkowe rzeczy. No i tworzymy w oparciu o to rozpiskę tematów w formie tabeli. No i dalej, co z tymi giełdami? No jeden student powie tak, inny student powie nie. Ładnie w języku angielskim się ludzie nie wstydzą o tym mówić. Past papers są u nas tylko giełdy, czy też bazy, jak to chyba warszawiacy mówią, są takim czymś, co od razu po prostu wszystkich prowadzących stawia na nogi. Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach o tym nie mówi przy prowadzących, ale jakby to jest na zachodzie w pełni normalna rzecz, że studenci mają dostęp do, że tak powiem, poprzednich pytań. I to moim zdaniem ma sens, bo nie chodzi o to, żeby uczyć się ich tylko na pamięć, ale żeby zrozumieć też jakby, jakie wymagania ma konkretna klinika i katedra, co jest na przykład dla nich ważne. I w tym idealnym świecie właśnie takie jednostki by nam mówiły, że na przykład bardzo istotne jest w fizjologii serca, żebyście zrozumieli to, to i to. I na przykład właśnie potem się patrzy w testy, że faktycznie pytania są zadane tak, żebyśmy my to zrozumieli, więc my musimy na przykład opanować ten materiał bardzo dobrze. No i tak jak mówię, gdyby wszyscy mówili nam, co jest istotne i co jest ważne, żebyśmy się nauczyli i co jest od nas wymagane, żebyśmy potem w przyszłości lepiej sobie radzili, to byśmy tych giełd nie potrzebowali. No ale że niestety tak nie jest i nic się z tym nie zrobi, no to moim zdaniem warto używać tych giełd. I najlepszy use case według mnie to jest przerobienie tej pewnej ilości past papers czy też giełd na początku, żeby wyczuć szczegółowość pytań, co jest ważne, na co jest kładziony nacisk, czy na przykład w wypadku fizjologia nerki w ogóle jest sprawdzana, czy nie, w wypadku anatomii, na przykład w Gdańsku przyczepy ścięgien nie są w ogóle ważne, ale na przykład unerwienie jest bardzo istotne i to widać właśnie z tych giełd. Dlatego ja nie jestem fanem uczenia się giełd, po prostu brzydko tak powiem, na pałę, bo to jest fajne rozwiązanie przed samym zaliczeniem, ale na samym początku jednak daje nam to takie poczucie, że wiemy czego się uczyć, a czego nie. No i potem tworzymy materiały właśnie, jak już mamy tą wiedzę w oparciu o rozpiskę zajęć, jakieś tam giełdy i w ogóle to, czego chcemy się uczyć. I dzielimy to teraz na różne jakby opcje. No mamy zrozumienie materiału, pojęć, zagadnień, konceptów, czyli coś, czego nie możemy po prostu tłuc na głupio, czyli musimy to przeanalizować, zrozumieć, wytłumaczyć sobie. Możemy stworzyć pytania w Notion, możemy sobie stworzyć materiały w Xmindzie, a możemy stworzyć sobie pytania w Google Sheets na przykład. To są moje propozycje. Potem pojedyncze fakty na pamięć. No to takie rzeczy typu kreatynina, tam jakieś buny, normy jakieś państwa typu największe jezioro tam w Rosji. No i takie pytania bardzo, że tak powiem,
jedno pytanie, jedna odpowiedź, jak najmniejsza ilość słów, które musimy jednak wykuć na pamięć, no to wrzucamy do Anki i wtedy Anki robi za nas robotę. Czasami lepiej jest też takie skomplikowane rzeczy, jakieś drogi neuronalne, odruchy fizjologii, czy jakieś wyliczanki, że na przykład 10 rzeczy musimy wyliczyć, też rzucić do Anki, są do tego dodatki specjalne. A schematy jak na biochemii, to też możemy wrzucić do Anki albo do notion i potem po prostu sobie rozrysowujemy to na papierze, jak widzimy pytanie w Anki i sprawdzamy odpowiedź w odpowiedzi. Powtarzamy materiały według tego, z czego się uczymy. No i gotowe. No i wtedy powiedzmy jesteśmy przed zaliczeniem, jeszcze intensywnie się uczymy do tego zaliczenia i powiedzmy robimy na koniec giełdy i przystępujemy do egzaminu i hopefully mamy nie najgorsze wyniki. Case drugi, mamy zaliczenie koło za 1-2 tygodnie, nie mamy podstaw. Nie mamy podstaw w sensie, że na przykład nie wiem, nie przerabialiśmy na bieżąco tematów. Praktycznie droga jest ta sama, tylko bardzo trzeba to skrócić w czasie. Robimy research. Tutaj bardzo właśnie istotne jest, co jest od nas wymagane, jaki jest poziom szczegółowości pytań. Jeśli pali nam się pod nogami i musimy koniecznie dowiedzieć się, że tak powiem, znaczy inaczej, jak się pali nam pod nogami, to moim zdaniem lepiej jednak jest mieć takie wrażenie, że okej, odstawmy te ideały nauki dla siebie i że tak powiem, jakichś tam wyższych wartości, tylko stwierdźmy, jaka jest, czy raczej największe prawdopodobieństwo jest, z jakiego zakresu materiału będziesz pytana. Czyli na przykład jeśli katedra od 10 lat pyta intensywnie o fizjologię nerki, to warto raczej na przykład zabrać się za fizjologię nerki na początku, a nie na końcu, żeby jej uczyć się jak najlepiej, bo mamy największą szansę na to, że pytania padną z tego działu. I właśnie do tego potrzebny jest nam research, czyli rozpiski, wymagania, potem giełdy, nauka regularna i tutaj tworzenie pytań, zadań na przykład w Notion moim zdaniem jest stratą czasu. To jest za dużo po prostu czasu na to idzie. Natomiast są pewne rzeczy, których nawet pomimo małej ilości czasu, na przykład tygodnia czy dwóch, no nie zdążymy się nauczyć w żaden inny sposób niż jak wrzucenie do fiszek czy papierowych czy w Anki. Dlatego tutaj jeśli mamy, to stwórzmy małą ilość fiszek, takich rzeczy, których nie możemy zapamiętać albo trudno nam zapamiętać. No i tam potem mamy te same punkty tak naprawdę. No i po prostu tutaj różnica jest taka, że mamy materiały źródłowe, czyli zrozumienie materiału, pojęć, zagadnień, konceptów. Odpytujemy się na głos, mamy metodę Feynmana, odpytywanie się z prezek. Naprawdę na ostatnią chwilę, jak jesteśmy dzień czy dwa przed, to moim zdaniem warto odpalić sobie, jeśli na przykład wymagane są od nas informacje z prezentacji, to po prostu odpalić sobie preskę i na przykład czytać za 10 slajdów, próbować sobie przypomnieć, co było na pierwszym slajdzie, to znaczy na przykład wiemy, że był tam odruch jakiś tam, nie wiem, z baroreceptorów, tak? No to wtedy próbujemy sobie w głowie przemyśleć po kolei, krok po kroku, jakie były te kolejne gałęzie tego odruchu. I sprawdzamy potem, czy poprawnie odpowiedzieliśmy i na przykład za tam kolejne dwa slajdy, na przykład powtarzamy sobie slajd numer dwa i tak dalej, żeby był active recall, ale też i spaced repetition. Bo spaced repetition powinniśmy wykorzystywać zarówno w skali mikro, czyli w trakcie jednej sesji nauki, tak jak wcześniej mówimy o tych słówkach, jak i active recall, spaced repetition powinniśmy wykorzystywać w skali makro, czyli na przykład jeśli mamy za tydzień egzamin, no to na przykład powtórzyć coś dnia numer jeden, potem dnia numer trzy, potem na przykład dnia numer sześć. Więc też tak to wygląda. Nie warto robić takich rzeczy typu nauka kończyny górnej przez 7 dni, potem nauka kończyny dolnej przez 7 dni, potem nauka jamy brzusznej przez 3 dni i także nie mamy czasu na powtórkę tych poprzednich zagadnień. Pojedyncze fakty na pamięć, tak jak mówiłem, czy rzeczy, których nam ciężko się nauczyć, wrzucamy do Anki, a schematy po prostu rysujemy z pamięci. Może po prostu robimy sobie na A4 rzeczy, które musimy pamiętać, jakieś tam pomosty jabłczanowe czy inne rzeczy, na przykład z biochemii, że musimy to koniecznie rozpisać, albo na przykład musimy umieć 10 schematów jakichś tam chorób klinicznych z biochemii i wtedy po prostu mamy przed sobą prezentację i rozrysowujemy to z pamięci, sprawdzamy, czy jest poprawnie, odznaczamy sobie to na kartce papieru, żeby nie marnować czasu na tworzenie jakichś dziwnych baz danych w Notion, bo to jest za dużo czasu. Sen. No i sen jest istotny, bo bez snu tak naprawdę w ogóle Active Recall i Spaced Repetition średnio będzie działać, no bo nie będzie konsolidacji pamięci, czyli z pamięci STM do LTM nie będzie przejścia, dlatego tak bardzo jest to istotne. No rekomendowane przez CDC dla nas jest 7 czy więcej, tak najlepiej to jest minimum 7,5 do 9. Wnioski, no to już tak naprawdę chyba wszystko powiedziałem, natomiast jak ktoś będzie chciał sobie przeczytać, to sobie przeczyta. To są dwa bardzo skuteczne mechanizmy, czyli Active Recall i Spaced Repetition, dwa bardzo skuteczne mechanizmy, które zwiększają efekty nauki. SRS można wykorzystać w skali makro i mikro. Postaraj się wdrożyć metody oparte Active Recall do nauki zamiast konwencjonalnych. Warto się uczyć regularnie, ale jeśli
się, że tak powiem, nie da, czy mieliśmy gorszy czas, albo nam się nie chciało, czy cokolwiek, no bo taka jest rzeczywistość, nie oszukujmy się, nikt nie jest tak wspaniale zorganizowany, jak to wszystko jest przedstawiane w internecie i po prostu, nie wiem, nie chciało nam się uczyć danego przedmiotu, albo było ciężko. To po prostu nic straconego, bo nadal Active Recall i Spaced Repetition możemy wdrożyć do nauki na ostatnią chwilę. To nie gwarantuje zdania, czy zaliczenia, czy też nauczenia się na taki poziom, jaki byśmy chcieli, ale na pewno jest to bardziej, czy też lepsze rozwiązanie niż stosowanie konwencjonalnych metod nauki, bo jak mamy mało czasu, no to ta efektywność jest kluczowa. Anki jest wspaniałym narzędziem, tak, nadal będę powtarzać, że jest lepsze niż Quizlet. Natomiast trochę czasu spędzić nad rozgryzieniem Anki. Jeśli ktoś się zainteresował Anki, to odsyłam do Brodatej Medycyny, on tam po polsku wytłumaczył, z czym to się je. Natomiast nie miejcie takiego podejścia, że okej, dobra, teraz będę używać Anki i zabieram się do tego od tej minuty i za 5 minut rozgryziecie Anki. Nie, Anki to tak co najmniej tydzień trzeba sobie popróbować, o co tam chodzi, jak to wygląda i tak dalej. Wtedy człowiek się z tym oswaja. No i gdzie warto zajrzeć? Bardzo duża tych, tak naprawdę większość z tych rzeczy, o których powiedziałem, to są rzeczy wynalezione przez Aliego Abdala i tutaj polecam filmy na YouTubie, jak i Skillshare. Tam jest cały ekstensywny kurs, 36 chyba filmów, trwa 4 godziny 30 minut, niesamowity. Thomas Frank, Brodata Medycyna, Krystian naprawdę jutro też zresztą pewnie wam opowie sporo o Anki i o innych aplikacjach, no, robi świetną robotę i gorąco zachęcam wszystkie osoby, które chciałyby się czegoś nauczyć, jeśli chodzi o Anki. Tak samo Anki możecie sprawdzić informacje na Anking, na anglojęzycznym kanale na YouTubie. Też Medicine Italy ma na swoim blogu czy Instagramie różne informacje związane z efektywnymi metodami nauki i też książki takie jak Make It Stick warte są rozważenia. No i oczywiście zostawiam też swój podcast, jeśli ktoś by chciał przesłuchać to w formie słuchanej jeszcze raz. No i dziękuję za uwagę i to chyba już koniec prezentacji, tak. Super, bardzo, bardzo Tobie dziękujemy. No to co, no to teraz czas na pytanka. Pierwsze jest takie, czy warto stosować Active Recall, które zajmuje więcej czasu do nauki czegoś, co chcemy tylko zdać? Ja to tak, znaczy pytanie jest, ile mam na to czasu, znaczy jakie jest to trudne, znaczy, może czas się aż tak nie liczy, ale bo jakby zawsze biorąc pod uwagę czas, mimo że Active Recall wydaje się trudniejsze i zajmuje więcej czasu, to no, efekty są tyle większe, że zawsze warto wybrać to ponad, że tak powiem, konwencjonalne metody nauki. Ale jeśli mówimy faktycznie o zdawaniu dla samego zdania i na przykład jest to przedmiot, który wymaga od nas tylko przeczytania artykułu albo zapoznania się z, powiedzmy, nie wiem, 10 stronami informacji, no to i wiemy, że nie będzie to duża jakby trudność dla nas, żeby po prostu sobie to przeczytać i nie musimy wyrywkowo znać jakichś fragmentów z tego, no to oczywiście, że nie. No, ja bym na miejscu takiej osoby po prostu przeczytał sobie ten artykuł i się nie męczył. No, ja też do wszystkiego raczej Active Recall nie stosuję, ale tam, gdzie jest istotny czas czy też trudność poziomu, no to wtedy ten Active Recall i Spaced Repetition wrzucam. Ale jeśli na przykład wiadomo jest, że prezentacja wystarczy do tego, żeby jakiś tam przedmiot zdać i jest na przykład, nie wiem, jedna prezentacja i wiadomo, że po prostu trzeba kojarzyć ogólne informacje z tej prezentacji, a ktoś się zapamięta tylko czytając, no to czemu by nie miał czytać i się nie męczyć? Okej. Kolejne pytanie. Okej, załóżmy, że zaplanowaliśmy naukę na cały dzień, tydzień, to jednak jak pokonać tę niechęć do nauki, kiedy mamy na przykład takie pochmurne i senne dni, kiedy, że tak powiem, czujemy się wypaleni, ale no trzeba ogarnąć jakąś partię materiału. Jakie masz patenty? O mój Boże, to jest dobre po prostu pytanie. To jest dobre pytanie, tak. Jakby ja nie będę udawać, ja Active Recall, że tak powiem, nie i Spaced Repetition, w ogóle może inaczej. Nauki, no u mnie na przykład najlepiej szło zawsze na drugim roku, potem na trzecim, a od czasu COVID-u to jest po prostu bardzo trudno jest mi zabrać się do jakichkolwiek rzeczy, jeśli wypadnę z rytmu. Więc nie będę udawać tutaj, że jestem jakimś guru. No wydaje mi się, że jednak jak zwykle sprowadza się do tego, jak silny jest stresor. Jeśli jest to coś, od czego zależy, w jaki sposób, nie wiem, nasze zdanie, niezdanie, przyszłość, nie przyszłość, to prędzej czy później się do tego zabierzemy. Natomiast tak, żeby zabrać się samemu za siebie, tak, no to ciężko mi powiedzieć, co można zrobić. No,
ja powiem tak, jak naprawdę mi się nie chce, ale wiem, że się muszę nauczyć, bo na przykład powiedzmy, dajmy sobie taką przykładową sytuację, że nie wiem, że wiem, że raczej z anatomii będę dopuszczony do egzaminu, ale teraz za 2 tygodnie mam kolokwium. No ogólnie uczyłem się regularnie, ale już teraz powinienem zacząć się uczyć. No to trzeba się jakoś tam boksować ze sobą. Nie mówię tutaj o motywacji, bo to trzeba po prostu mieć dyscyplinę. No najlepiej ja bym powiedział po prostu wyjść do biblioteki i się uczyć w bibliotece, bo ten akt wyjścia z domu i pójście do biblioteki i siedzenie tam i potraktowanie tego jak pracę na przykład u mnie zawsze działało, no ale teraz biblioteki są zamknięte, tylko niektóre są otwarte. Więc dla mnie pójście zawsze na zewnątrz i spędzenie czasu, które się traktuje jako miejsce pracy, zawsze dawało rezultaty. Jak jestem w pokoju, to praktycznie nic nie mogę zrobić, bo zawsze kojarzę to miejsce z odpoczywaniem. Więc pójść na zewnątrz, a jak nie, nie ma takiej opcji, po prostu wypić kawę albo się zdrzemnąć i załączyć muzykę jakąś instrumentalną, najlepiej jakąś taką, powiem tak, motywującą, czyli z jakimś potężnym brzmieniem i przemóc się. I chociaż zrobić, mówię, lepiej jest zrobić na przykład nawet te 25 minut dziennie się pouczyć, nawet jeśli zakładaliśmy, że mamy się uczyć, nie wiem, 2 godziny dziennie, tak, to zrobić te 25 minut porządnie, niż w ogóle nic nie zrobić, albo przysiąść na 5 minut i scrollować na Instagramie. Ale ciężko mi odpowiedzieć, każdy się z tym boryka. No ale to wyjście właśnie do biblioteki, sądzę, że to jest bardzo, bardzo dobry plan. Kolejne pytanka. Jaką przyjąć taktykę, jeśli siadam do Active Recall i szybko się zniechęcam, bo mam wrażenie, że jeśli uczyłam się czegoś niedawno, to dobrze pamiętam. To jest właśnie, to wydaje mi się, że po pierwsze można sobie przypomnieć te słupki, które pokazywałem, czyli te słupki, które pokazywały, że dwie grupy, które uczyły się biernie, miały najwyższy poziom, że tak powiem, pewności siebie, że są dobrze nauczone. A z drugiej strony miały dwa najgorsze wyniki. To były grupy, które miały najgorsze wyniki względem innych osób, więc to jest jakby ta jedna rzecz, żeby zawsze sobie uświadamiać, że jesteśmy w pułapce, że jeśli uważamy, że dobrze coś pamiętamy, to jest złudne poczucie i po prostu przysiąść do tego i próbować sobie przypomnieć, bo być może faktycznie nadal to pamiętamy, bo to nie jest powiedziane, że Active Recall musimy za każdym razem, że tak powiem, używać na przykład do powtarzania tej samej informacji codziennie, no bo według tego Space Repetition na przykład czegoś powinniśmy się nauczyć w dniu 0, potem na przykład w dniu, nie wiem, 4, potem na przykład za tydzień, za 2 i tak dalej. Ale tak jak mówię, przywołać sobie ten wykres z głowy i sobie przypomnieć, czy ja faktycznie jestem tego nauczony, a druga sprawa, że być może rozwiązać jakiś test. I to jest coś, czego trochę w Polsce mi brakuje w podręcznikach, bo chociaż też jestem raczej fanem uczenia się ze źródeł typu na przykład jakiś tam up to date czy coś innego, to brakuje mi takich rzeczy, pytań podsumowujących na końcu rozdziału. Czy my rozumiemy koncept, czy pamiętamy te fakty? Bo na przykład jak ktoś czyta i ma wrażenie, że tak, zrozumiałem to, ale na przykład nie mógłby odpowiedzieć na te pytania, to wtedy zdaję sobie sprawę, że jednak nie nauczyłem się tego. Jakby przeczytałem, mam wrażenie, to rozumiem, ale nie wiem. I to jest właśnie wpadanie w taką pułapkę. No ale nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Mi się wydaje, że tak. Mam taką nadzieję. Dobra, kolejne. Jak radzisz sobie z tym, żeby nie tworzyć za dużo fiszek? O, to jest świetne pytanie, bo tak jak mówiłem, bardzo, bardzo, bardzo dużo tych fiszek tworzyłem w Anki. Po pierwsze, wydaje mi się, że trzeba się przekonać na własnej skórze, jak to jest robić za dużo fiszek, bo jeśli na przykład tak jak ja się zrobi coś takiego, że na wyjściówkę jedną co tydzień z fizjologii będzie się robić 300 fiszek, no też zależy, jak to trudny ma przedmiot, prawda, ale to było zdecydowanie za dużo, zwłaszcza, że były tam elementy, które wystarczyło jakby zrozumieć i powiedzmy gdzieś tam powtarzać, ale nie kuć przez Anki, to jak się robi tych dużo fiszek, to w końcu człowiek wysiada, nie jest w stanie zrobić codziennie tych fiszek, to jest jedna oznaka, że robimy za dużo fiszek, że nie jesteśmy w stanie ich zrobić w trakcie dnia, a druga sprawa to jest taka, że przestajemy robić fiszki, albo naprawdę zaczynamy zastanawiać się, czy do wszystkiego nam są potrzebne te fiszki. Zawsze trzeba sobie zadać pytanie też, jak tworzymy te fiszki, czy to, o co się pytamy, nie mogłoby być pytaniem w Notion. Czyli na przykład pytanie, w jaki sposób nerka zagęszcza mocz, no nie jest dobrym pytaniem na fiszkę, no bo musielibyśmy tam elaborat napisać.
Ale jeśli na przykład czytaliśmy akurat rozdział z fizjologii nerki, zagęszczania moczu i rozumiemy, jak działają te transportery, to możemy napisać sobie takie pytanie, żeby na przykład za 3 dni sobie je przeczytać w Notion i zastanowić się właśnie i wymyśleć z głowy te mechanizmy, które powodowały zagęszczanie moczu. Więc jakby zawsze pytanie, czy to nie mogłoby być pytanie w Notion, czy też nie mogłoby być pytanie na przykład na papierze wypisane do nas do powtórki, dużo pomaga. Kluczem jest moim zdaniem to, żeby zawsze pamiętać, normy są idealne do Anki. Pytania o historię, daty, o geografię, jeziora, rzeki, państwa są idealne. O na przykład jakieś tam poszczególne mutacje na przykład na genetyce, tak? Jakaś tam choroba taka i taka, jaka mutacja genetyczna. Jeśli to jest na przykład jeden gen, to super. Jak więcej, no to troszeczkę gorzej. Ale też i takie rzeczy też wyjątkiem od tej zasady, żeby jak najmniej było na fiszce, jest rzecz, która naprawdę bardzo ciężko nam wchodzi. Na przykład jak się uczyłem tocznia na dermatologię, to ciężko było i dopóki mi kolega nie podesłał swojego deku z tocznia z dermatologii, to w życiu bym nie zapamiętał tych wszystkich odmian, jakie są tam objawy i tak dalej, bo to po prostu było dla mnie zbyt abstrakcyjne i nie wiem, ile bym czasu spędził na robieniu mapach myśli, czy też tworzenia jakichś pałaców pamięci, które swoją drogą są fajnymi metodami sprawdzonymi, bo też tam występuje ten mechanizm active recall, to i tak bym tego nie zapamiętał, a jednak po prostu takie proste wtłuczenie, no spędziłem na tym może na przykład, nie wiem, tam po 30 minut razy 5, ale no jednak zapamiętałem w końcu tego tocznia. No to właśnie są trudne, ciężkie rzeczy, których nie możemy zapamiętać i właśnie takie wyliczanki, czyli na przykład czucie bólu protopatycznego w neurologii, te wszystkie tam drogi, tam sznury boczne, sznury tylne i tak dalej, po kolei co, gdzie idzie, też jest dobre, bo są do tego świetne dodatki do Anki, jak na przykład, zapomniałem nazwę, ale to też gdzieś tam wstawię, bo to jest świetny dodatek. Więc to jest moja odpowiedź. Okej. Kolejne pytanko. Kiedy robić fiszki? W trakcie czytania tematu, po przerobieniu go, czy jeszcze inaczej? Myślę, że to jest już chyba indywidualny styl. Tu jest akurat chyba odpowiedzi nie ma najlepszej. I to trzeba zrobić na wyczucie. Ale taką wskazówką, którą mógłbym dać z własnego doświadczenia, jest to, że jeśli na przykład czytamy, tak, prawda, czytamy prezentację czy też podręcznik i widzimy taką klasyczną rzecz, o którą wiemy, że ktoś się zapyta, na przykład z patomorfologii, co to jest jakiś tam, nie wiem, oczki Ani albo oczka Ani albo coś takiego, tak, czyli jedna informacja, co to jest i wiemy jeszcze, że ktoś o to może zapytać, to od razu możemy tak naprawdę mieć współdzielony ekran, czyli na jednym ekranie mieć na przykład ten tekst, który czytamy, czy na przykład podręcznik, prezentację, na drugim mieć Anki, a na przykład gdzieś tam dalej w programach mieć stworzony Notion. I wtedy jak widzimy taką idealną rzecz, która pasuje na fiszkę i wiemy, że ktoś może się o to zapytać, czy to jest istotne i pasuje nam na idealną fiszkę, to robimy fiszkę z tego od razu. Natomiast jak nie widzimy takich informacji, to jednak lepiej jest doczytać prezentację i zrozumieć ogół informacji, bo bardzo często ludzie robią tak, że od razu robią z wszystkiego fiszki, a potem się okazuje, że niepotrzebnie zrobili te fiszki, bo jak przeczytali to i zapoznali się z całością, to faktycznie do tego fiszki nie są potrzebne, bo wystarczy, że tak powiem, jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy jest w tym, że tak powiem, jakaś logiczna całość, gdzie człowiek potem może sobie zacząć dopowiadać inne rzeczy, a normalnie zrobiłby na podstawie tego fiszki. Więc w skrócie, jeśli coś się idealnie nadaje na fiszkę, można zrobić tu i teraz, a normalnie lepiej jest zrobić fiszki po zapoznaniu się z jakąś tam jednostką materiału, z jedną prezentacją, z jednym tematem i po prostu jeszcze raz to przeanalizować i zrobić dopiero wtedy fiszki, żeby uniknąć właśnie zbyt dużej jej ilości, ich ilości. Przydatne bardzo informacje. I na razie ostatnie pytanie, nie pojawia się, to mamy tutaj... Ile czasu dziennie, ile fiszek, tematów warto przerobić dziennie, aby nie przedobrzyć? To jest dobre pytanie, bo pewnie zupełnie inaczej ktoś by odpowiedział w liceum, a ktoś zupełnie inaczej na jakimś tam kierunku studiów, na przykład, nie wiem, pewnie na prawie by zupełnie co innego powiedzieli, jeśli tak dużo tam różnych artykułów i kodeksów muszą zapamiętywać, a jeszcze inaczej my na lekarskim odpowiemy i na każdym kierunku, bo to wszystko zależy od objętości przedmiotów, tego jak one są trudne i czego się od nas wymaga. Ale wydaje mi się, że
czasu dokładnego nie podam, ale taką wskazówką odnośnie tego pytania moja jest taka, że jak czujemy najwięcej energii, siły, skupienia i koncentracji, zacznijmy od fiszek i powiedzmy, róbmy je faktycznie w technice Pomodoro albo w jakiejkolwiek innej, która daje nam przerwy. Czyli powiedzmy ustalmy sobie 25 minut tych fiszek, bo to ten Active Recall z Anki to jest jednak ciężki, on jest wyczerpujący, więc 25 minut na początku, jak ktoś jest w stanie utrzymać koncentrację dłużej 45 minut, to fajnie. I jak czujemy jednak zmęczenie, to robić te przerwy w tym Pomodoro, a dopiero na przykład jak już będziemy trochę, że tak powiem, bardziej zmęczeni, to zabrać się na przykład za tworzenie informacji tych pytań na przykład do Notion albo tam do jakichś tam innych programów w oparciu o tekst, bo to jest troszeczkę bardziej bierna rzecz. Niby się musimy nad tym zastanowić, ale i stworzyć pytania, potem się z niego przepytać, ale to jest mniej irytujące niż cały czas takie, że tak powiem, strzelanie, jedna fiszka, jedna odpowiedź, jedna fiszka, jedna odpowiedź. Niektórzy to w ogóle jeszcze dodają sobie timery do tego, że na przykład mają 10 sekund na odpowiedzenie na fiszkę. No to jest może zachęcające, ale nadal jest to męczące. Jak mamy najwięcej energii, róbmy fiszki, może na przykład ustalmy sobie, nie wiem, 2 razy 25 minut dziennie, jeśli nam to wystarcza, a potem na przykład, nie wiem, godzina sobie tworzenia pytań czy odpowiadania na nich. I tyle. I po prostu, że tak powiem, mieszać, czy też zwiększać te ilości. Na przykład potem 4 razy 25, jak mamy więcej do zrobienia rzeczy i potem na przykład 2 razy po 1,5 godziny odpowiadania na pytań tam z Notion, czy czytania tam podręcznika. Jakoś w ten sposób. No i tutaj ostatnia wskazówka a propos tego pytania. Warto jest sobie mieszać tematy. To znaczy na pewno większym benefitem będzie zrobienie fiszek z fizjologii, a następnie zabranie się za odpowiadanie na pytania z mikrobiologii, niż cały czas męczenie i tłuczenie fizjologii. Tak samo zawsze lepiej jest znowu na przykład zrobić sobie dzień tworzenia fiszek z interny, ale nie robić jej cały dzień, no bo to też nam się w końcu znudzi. Więc wtedy na przykład mieszać to z nauką chirurgii albo tam ginekologii, bo wtedy jakoś tak psychicznie człowiekowi jest łatwiej. Okej. Okay. Jeszcze się pojawiły pytania i nie wiem, bo jakby że tak powiem, przekroczyliśmy ten czas 15 minut. Czy jeszcze masz chwilkę, żeby odpowiedzieć tak, na tak, nie? Tak, oczywiście. Tak, dobra. No to pytanie, czy realne jest powtarzać informacje przez wiele lat, tak żeby pamiętać wszystkie wiadomości z pierwszego roku, nawet po studiach? Ale bardzo, bardzo szanuję, że tak powiem, te pytania, bo to jest no takie też zastanawiające. No ja nie mogę na przykład na nie odpowiedzieć, no bo dopiero jestem na 4 roku, a zacząłem korzystać z niektórych tych technik i to też nie ciągle z nich korzystam, bo czasami mniej się uczę, czasami więcej, a czasami w ogóle się nie uczę i na przykład teraz jestem, że tak powiem, w tym okresie, gdzie mniej się uczę albo w ogóle czasami i trudno mi się zabrać do czegoś. Natomiast to jest dobre pytanie. Znaczy, wydaje mi się, że można byłoby spojrzeć tutaj na przykład na amerykańskich studentów albo na przykład na studentów z innych krajów, którzy chcą się dostać do Stanów Zjednoczonych i piszą USMLE te testy, które są standaryzowane i na przykład bardzo tam najwyższe noty bardzo często zyskują studenci z Pakistanu. Bo oni właśnie bardzo często używają tych Anki i wszystkich metod, które są tam dostępne i bardzo im zależy na to też, żeby się dostać tam do USA, że każdy z zagranicy musi mieć ten USMLE. To tu jest chyba taka najbardziej, że tak powiem, standaryzowana grupa osób, bo w Polsce no mamy LEK, to prawda, ale LEK nie testuje, że tak powiem, aż tak wiedzy z tych lat przedklinicznych, a tam bardzo często na USMLE te lata przedkliniczne są mieszane z kliniką, czyli na przykład jednak biochemia ma dosyć duże znaczenie tam, że na przykład są te choroby potem tego metaboliczne, więc wydaje mi się, że tak, tylko pytanie, czy jest sens, bo ja nie neguję nauki różnych przedmiotów, bo uważam, że ktoś tak skonstruował ten tok studiów, że jednak to pewnie ma ręce i nogi, no ale powiedzmy czasami wymagania poszczególnych jednostek są mniej lub bardziej potrzebne, czy też absurdalne miejscami, bo na przykład weźmy tą anatomię, prawda? No ja się zgadzam, że anatomia to jest bardzo ważny przedmiot i jest gdzieś tam istotny, żeby wiedzieć, co się tam dzieje, czy jak jest zbudowany organizm.
Natomiast czy faktycznie unaczynienie, unerwienie każdej części ciała jest nam potrzebne? Nawet już nie mówię w zależności od tego, na jakiej specjalizacji będziemy, ale po prostu to jest bez sensu wymagać od studentów tak dużo na pierwszym roku, skoro i tak wiedzą wszyscy, że krzywa zapominania jest, nie da sobie zapomnieć o sobie, więc my i tak zapomnimy to. No ja na przykład teraz ciężko byłoby mi sobie przypomnieć, z czego się składa żyła wrotna, prawda? Więc moim zdaniem po prostu to jest bez sensu zabierać się za takie myślenie trochę, czy jesteśmy w stanie pamiętać wszystko od pierwszego roku, bo po prostu wydaje mi się, że jednak warto z każdym rokiem klinicznym wiemy jednak, co się przydaje bardziej w praktyce lub mniej przyszłej specjalizacji, stażu czy czegoś i wybierać te rzeczy i na początku uczyć się wszystkiego jak najlepiej, ale z czasem życie weryfikuje, co się nam przydaje, a co nie, dlatego nie podchodzić do na przykład nauki anatomii tego, że koniecznie jest mi potrzebne do życia tam unerwienie wszystkich mięśni przez nerw promieniowy albo jakiś tam, no bo to się nie przyda, tak, więc... Jak ktoś chce, to oczywiście, to jak będzie regularnie się uczyć, to pewnie i da radę, no mózg ma dużą pojemność, więc jak będzie używać tego Active Recall Space Repetition i zrobi tysiące czy tam dziesiątki tysięcy fiszek w Anki, to pewnie mu się uda, ale nie wiem. Czasami nie warto po prostu, jak są jakieś niepotrzebne informacje. Też mi się tak wydaje. Jakby zawsze... Zawsze faktycznie to powiedzenie, że trzeba wiedzieć, gdzie wiedzę uzyskać z danego tematu, to jest ważniejsze niż wiedzieć to tu i teraz. Nie każdy internista od razu wie, że w stanie nagłym trzeba podać taką i taką kombinację leków. Wie pewnie w wypadku 50 najczęstszych stanów nagłych, co trzeba zrobić, ale na przykład jak mu się zdarzy jakaś rzadka choroba metaboliczna, no to nie musi od razu znać całego postępowania. Musi tylko wiedzieć, gdzie tego poszukać, tak, w jakich guidelinach albo w czymś tam. Więc... Racja. A co w sytuacji, gdy stosuję metodę Active Recall, a i tak poświęcam na naukę nieproporcjonalnie dużo czasu w porównaniu z innymi? Co może być przyczyną? Czy to słaby mózg? Nie, wydaje mi się. W sensie, no, ja nie jestem specjalistą w ogóle w żadnej dziedzinie, ale tym bardziej nie żadnych jakichś tam neurokognitywnych badaniach nad pracą mózgu. Ale populacyjnie no to nie ma ani nie ma dużo jednostek nadwybitnych, takich, które mają jakąś tam właśnie, to wczoraj chyba Dorota powiedziała o tej hiperamnezji, czy no o tym stanie zapamiętywania wszystkiego, prawda? Tak samo jednostki, które mają tą pamięć fotograficzną, a i na drugim spektrum jest mało osób, które faktycznie mają jakieś tam problemy z zapamiętywaniem. Pierwsza rzecz to jest pytanie, wydaje mi się, takie bardzo mocno zasadnicze, może inaczej, dwa stepy. Jedna rzecz, czy nie ma czegoś, co nam przeszkadza, i że uczymy się, zakładamy, że uczymy się dobrze, ale jakieś czynniki zewnętrzne nam przeszkadzają. A druga sprawa to niby korzystamy z Active Recall i Space Repetition, ale jednak nie korzystamy z nich prawidłowo. I w pierwszym przypadku bardzo często jest jednak też tak, że ktoś może na przykład prawidłowo się uczyć, ale niezależnie jakby się uczył, są sytuacje, w których człowiek nie funkcjonuje najlepiej. I to są na przykład sytuacje, w których, nie wiem, ktoś zmaga się z jakimiś problemami, deficytami koncentracji. Bardzo często jest to przecież w chorobach typu depresja, które bardzo często dotykają nas wszystkich młodych ludzi. Też jest kwestia jakichś na przykład uzależnień. No, ludzie uzależnieni na przykład od papierosów, prawda, to jednak paradoksalnie ta koncentracja spada. I takie inne stany i w stanach bardzo na przykład też mocno stresujących, w których bardzo często też ja się, jak i każdy z nas się znajdował, no ta koncentracja spada, więc być może na przykład warunki jakieś, że tak powiem, nie są sprzyjające w naszym życiu akurat w danym momencie, że coś się dzieje nie tak, albo jesteśmy zestresowani, albo z czymś sobie nie radzimy, albo mamy ciężką sytuację, no to wtedy nic dziwnego, że człowiekowi to dłużej zajmuje. No a w drugim scenariuszu no to Active Recall i Space Repetition jednak trochę czasu zajmuje do wyczucia. No mi na przykład rok zajęło co najmniej, żeby wyczuć pi razy drzwi, na przykład jak robić te fiszki, a i tak na przykład do dzisiaj nie stosuję do wszystkich przedmiotów Notion, rozpisek i tak dalej, takich innych rzeczy. To po prostu teraz pi razy drzwi wiem, jak to się robi.
Więc może to jest jeszcze taki okres przystosowawczy, że człowiek dużo spędza czasu na to i ma z tym problem. No, a też trzeba zrobić taką, nie wiem, może diagnozę, że na przykład, czy faktycznie jak odpowiadamy sobie na fiszki, to czy na pewno próbujemy sobie przywołać z głowy tę wiedzę, czy na przykład przełączamy sobie jednak podświadomie od razu na odpowiedź i robimy takie różne rzeczy, więc to też trzeba sobie obczaić. A jak to nie jest żadna z tych rzeczy, to ciężko mi powiedzieć, co jest przyczyną. Też na przykład tak myślę, że może być, no, tych metod active recall, jakby sposobów jest bardzo wiele. I równie dobrze może to być właśnie ten zła metoda, żeby, nie wiem, może spróbować pałac pamięci albo coś takiego. Bo tak. Jest wiele sposobów, żeby to active recall jakoś tam, żeby tę wiedzę wydobywać ze swojej głowy. Tak, jakby ja się zgadzam najbardziej, bo ja tutaj mówię, jak mówiłem o active recall i space repetition, głównie o Anki, Notion, czyli głównie o takich rzeczach typu robienie fiszek, niezależnie czy to elektroniczne, czy właśnie Anki, czy na przykład właśnie też robienie pytań i odpytywanie się w ten sposób, albo no najczęstsze, co ja używam w tych sytuacjach nagłych, że naprawdę nie chciałem się uczyć, nic się nie uczyłam, za chwilę zaliczenie, no to czyli to taka nauka po prostu z prezyk, jak każdy student, że sobie przeklikuje slajdy, tylko różnica jest taka, że się z nich odpytuje. Tylko że ja mówię o nich najczęściej dlatego, że po prostu sam je najczęściej używam. Ale być może faktycznie jest to kwestia tego, co nam bardziej podchodzi i być może tak jak mówisz, dla tej osoby na przykład używanie Active Recall, ale poprzez stworzenie map myśli, czy na przykład rysowanie sobie map myśli z głowy na podstawie tego, co przed chwilą przeczytaliśmy, albo na przykład stworzenie tego pałacu pamięci. Może dla kogoś jeszcze innego będzie bardzo ważne to, co u nas w sumie w realiach polskich też rzadko występuje. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że nie są tak popularne wspólne sesje jakby uczenia się. Jakby, że ktoś komuś zadaje temat i ta druga osoba musi referować go i wtedy ona się uczy, bo o nim mówi, bo się wcześniej przygotowała, a inni słuchacze słuchają i też wiedzą, co już jest ważnego, bo ta osoba zrobiła odsiew. Więc jest mnóstwo metod, może warto właśnie tak jak tutaj mówisz, Ania, że żeby ta osoba spróbowała różnych innych wersji Active Recall i Space Repetition. Dobra, i mam jeszcze ostatnie pytanie, ale sądzę, że to ostatnie pytanie jest idealne na to, żeby zachęcić tą osobę do uczestniczenia w jutrzejszym spotkaniu, bo pytanie jest takie, czym tak naprawdę różnią się pytania w Anki i Notion, bo nie rozumiem różnicy. Sądzę, że na to pytanie na pewno odpowiedź poda Krystian, mówiąc jutro o tym, jakie są aplikacje i właśnie te metody elektroniczne, więc sądzę, że, przepraszam Maciek, ale tutaj to pytanie zostawimy, żeby potem Krystian mógł na nie odpowiedzieć, bo sądzę, że będzie mówił i o Anki, i o Notion. Tak, znaczy wiesz, ja nie będę tutaj poruszać kwestii aplikacji, bo to będzie mówić jakby Krystian o tym jutro, tylko pewnie jakby ja tak sobie myślę, że pytanie, w tym pytaniu chodzi nie o to, jak technicznie aplikacja się różni w tym, tylko jakby jakie jest przeznaczenie tego jednego, a drugiego, bo jakby nie naruszając strefy Krystiana, odpowiem na to pytanie w ten sposób. Fiszki służą do tego, żeby w automatyczny sposób przyswajać sobie informacje typu strzał. I ja to nazywam typu strzał głównie, albo te dłuższe jakieś tam drogi neuronalne i tak dalej, to są wyjątki, albo te bardzo ciężkie rzeczy, tak jak mówiłem o tym toczniu. Ale typu strzał oznacza norma kreatynina, odpowiadamy 0,8,1,2. Tam morfologia, na przykład tam erytrocyty, norma, strzelamy tam 4,5, tak? To są pytania typu strzał, które konieczne są nam, musimy je znać na blachę, na pamięć, zawsze i wszędzie. I to jest najlepsza metoda po prostu, bo jest automatyczna, jest bezbólowa. Znaczy męczy nas to, ale jakby odpowiadamy na to pytanie i wiemy, że jak odpowiemy na nie ileś razy według algorytmu Anki, to ono się nam zakoduje w głowie. A pytania typu rozpiska, czy też w programach, o których powie jutro Krystian więcej, czy właśnie w tych aplikacjach, które ten, głównie, czyli te, wszystkie te pytania, które nie są pytaniami do fiszek, to mają służyć głównie dla zrozumienia tematu. To jest tak, jak podawałem przykład. Możemy odpowiedzieć w fiszkach na pytanie, jaki jest poziom kreatyniny normalny u normalnej, zdrowej osoby,
ale już ciężko będzie nam w Anki zrobić ładną, czystą, przejrzystą fiszkę, na którą odpowiemy w ciągu 10 do 30 sekund, która będzie miała pytanie, jak nerka zagęszcza mocz. No bo się nie da. Jakby musimy zrozumieć, musimy przeczytać podręcznik, musimy stworzyć pytanie w jakiejś tam aplikacji, na przykład w Google Sheets i odpowiedź, którą będzie wtedy na biało, żebyśmy jej nie widzieli, że na przykład tam key pointy, nerka zagęszcza mocz, bo ma taki i taki transporter w PCT, taki i taki transporter w DCT i jak już pewna ilość tam moczu się przesączy, coś się tam zadzieje, to wtedy mocz jest zagęszczony względem osocza. Więc pamięć i wykuwanie Anki, a zrozumienie tematu, ale jakby odpowiadanie z głowy i też używanie Active Recall w takich rzeczy, które trzeba bardziej obszernie wytłumaczyć i się nie da jednym słowem, no to w tych aplikacjach i programach, o których Krystian powie więcej. Mam nadzieję, że nie naruszyłem zbytnio strefy Krystiana. Nie, zdecydowanie nie. Super, bardzo Tobie dziękujemy za to, że znalazłeś czas, żeby właśnie do nas przyjść tutaj na wydarzenie i opowiedzieć o Active Recall i Spaced Repetition. Jestem pewna, że osoby, które o tym nie słyszały, teraz już będą wiedziały, o co chodzi. Ja też się czegoś nowego dowiedziałam, mimo tego, że już znałam Active Recall i Spaced Repetition, więc bardzo Tobie dziękujemy. A zresztą uczestników, no co, no widzimy się jutro na webinarze, który poprowadzi Krystian i Dariusz, a ja już teraz za chwilę wrzucam na Facebooka nasze pytanie konkursowe, więc możecie tam wchodzić, a Tobie, Maciek, bardzo, bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło i uważam, że super inicjatywa. To się cieszę. Miłego wieczoru. Miłego wszystkim.